Mam dla ciebie pytanie na początek, tak żeby wiesz, się rozgrzać. Mm-hmm. Wolałabyś być otoczona przez gang warzywów? Warzyw? Czy owoców? O Jezu, to jest dobre pytanie. Warzywów czy owoców? Mm-hmm. Czy jest określona ilość albo rodzaj warzywów i owoców? Nie, myślę, że po prostu cały jakby skala wszystkich, które znasz. Skala wszystkich. No taki gang, po prostu wiesz, jest ich dużo, jesteś otoczona. Jeśli nie obrócisz, tam jest owoc albo warzyw. To chyba warzyw, bo jakbym została otoczona przez owoce, no to zaczęłabym z nimi flirtować, prawda? Zobaczyłabym pomelo i byłabym like, o ja cię, ale ty jesteś słodziutki. Wolałabyś, żeby ci warzywa wpierdoliły? No, bo popatrz, owoc to jest cała bryła, która jest w jakiś sposób sztywna, tak? Na przykład okay. Taka gruszka. Okej. Czy mnie przypierdoli, to będzie bolało. A masz taką pietruszkę, dostaniesz natką, to co? No, no. Sznurkiem to też się mogę sama pochlastać. Boże. Ale ja myślę bardziej niż taką drewnianą gruchą. Zadałam ci to pytanie, bo byłam pewna, że się tutaj nie zgodzimy. Bo ja na przykład wolałabym totalnie być otoczona owocami. Bo warzywa to są takie, kurwa... Gang, co widzisz kalafiora i bakożana. I jeszcze na przykład tego, brokuła. Przecież to są takie pyczki, mają po prostu ramiona jak żawa. No ale nie, mogą cię wpierdolić na stówę. Co, gałęzią? No ale... Czy ty widziałaś kiedyś brokuła? No wygląda jak drzewo. Wygląda? Nie no, on wygląda jak napakowany typ. Nie, brokuł to jest dla mnie takie... Miękkie nie lubię. Nie no, ale bo ja myślę o takim zblanszowanym brokuł. Zblanszowany brokuł. No, taki, albo nawet surowy, według mnie on jest bardzo niebezpieczny. Albo ziemniaki. Ziemniaki to są takie sebiksy, które idą właśnie w takim, wiesz, grupie. Mm-hmm. Ja bym się ich bała. A w przypadku owoców, no to wiesz, jakby myślę, że można się z nimi dogadać, bo jakby, no widzisz gruszkę i ona pewnie byłaby lek, ale zostawcie ją w spokoju. Ewentualnie z bananem mogłoby być problem, bo on taki, mam wrażenie, że on byłby taki intelektualnie wredny i byłby tak, tak by się wywyższał. Tak, i no tak? Przedstaw mi tutaj swoje... Całą dyskografię. Tak, dokładnie. I on by miał problem właśnie z tym, bo gruszka byłaby bardzo supportive. Ale warzywa, wszystkie mam wrażenie, że to by był hate crime w tym momencie. A potem crime w postaci... Ale z drugiej strony, wiesz, warzywa to jest w dużej części korzeń. W sensie który jest marchewka, twardy. Pietruszka. Ale pomyśl sobie, chowają głowę w piach. Korzeń pod ziemią chowa głowę w piach, więc powiesz im tylko... Ale może oni chowają swoje brudy w piach. Może właśnie... To by było problematyczne, ale patrz, powiesz im po prostu, do kogo ty kicasz, stary? I on wtedy... I chowa głowę w piach. Nie, według mnie tylko brudy. Byś wkurwiła marchewkę wtedy. Marchewkę? Tak, bo w sensie... Wyobraź sobie, czasami są te memy takie z warzywami, które wyglądają jak różne rzeczy. Prawda, i marchewka... I one często mają ręce. Ale marchewka w ogóle ma taki vibe... jakby miała taką emotkę na sobie twarzy, takiej zbyt pewnej siebie. Totalnie. Ale dlatego mi się wydaje, że to byłby po prostu taki ego top, który wyżej strani niż dupę ma i ta marchewka to jednak tak by, wiesz, tutaj taka by była nie wiadomo co i jak, a chcesz podskoczyć, to co, poza tym co taka marchewka? Ona jest w ogóle taka szpiczasta, nawet nie będzie miała na czym stać, na czym, na niby nóżka, co to marchewka, co ameba? Dosłownie podchodzi do ciebie i robi... No tak! Ale nie, według mnie owoce są mniej jakby inwazyjne. Bo dosłownie możesz je zgnieść. W sensie tak, uważam, że owoce są dużo bardziej w ogóle pokojowe w tym wszystkim. No tak. Ale warzywa podejdą i ci nic fizycznie nie zrobią, a owoce nie, no, zrobią ci. Ja się ich nie boję. Okej, jakby najpierw, ja myślę, że one to robią taktycznie. Najpierw przychodzi cebula, która ci wjeżdża na psychę i zaczynasz płakać. Aha. Potem jest czosnek, który wiesz, wydziela po prostu tą swoją aurę, że jesteś już w najsłabszym swoim możliwym momencie. I wtedy jeszcze, żeby wjechać ci na psychę, przychodzi taki właśnie brokuł z kalafiorem, patrzą na ciebie z góry, widzisz te bary i już na końcu przychodzą ziemniaki sebiksy, które po prostu nawet nie muszą się za bardzo nasilić, żeby po prostu cię sklepać. Dobra, możesz mieć rację, możesz mieć tu point, muszę ci chyba przyznać, że jednak owoce mogą być lepszym wrogiem. Dobra, to jeszcze teraz bardzo ważne pytanie w tym temacie, które pewnie wszyscy już kojarzą, ale wolałabyś walczyć z 10 kurami, albo inaczej, ze 100 kurami wielkości konia, czy z 10 końmi wielkości kury, jakoś tak to szło. Znaczy, że duże, ale jedno, albo masa, no, ale... w tę stronę, albo duże, ale mało duży. Patrząc na to, że ten podcast ogólnie jest jakimś zapisem tego, że boję się ogólnie rzeczy, które małych są... Dużych grup, małych stworzeń. Dokładnie.
myślę, że jednak jedna kura wielkości konia byłaby dla mnie... Nie wiem, mam wrażenie, że uciekłabym po prostu. No, to tak jak w Skyrimie macie smoka, nie? Na przykład i trzeba go zabić. Ale to nie musicie go zabijać, możecie na przykład robić tak, jak ja zrobiłam, że jesteście sobie tą postacią w Skyrimie i patrzcie, Jezu, smok, zaraz macie po was. I w tym momencie widzicie owcę i stwierdzacie, a ja spróbuję poudawać taką owcę, będę taką owcą po prostu. I stajesz, puszczajesz się koło tego krzaczka, robisz tylko bee. I co? I smok odlatuje, więc może jest to jakaś rzecz faktycznie, że przed taką kurą też tylko nie możesz udawać ziarenka jakiegoś, no bo cię dziobnie. Dziobnie, dokładnie. I ptaki zawodą, gęsi zawodą i uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą po tak, prostu. Tak, znane jakby polskie prawidło. Prawidło. Dokładnie. Prawidło, zresztą jak powidło, mała się bałam. Owocowe. Dokładnie. A wiadomo, że powidło owocowe jest mniej niebezpieczne niż gang waszych. Tak, tak. Znaczy ja jak byłam mała, to się w ogóle bardzo bałam kur. Ale też jakby chciałam powiedzieć o tym, że tutaj update do sytuacji rybikowej. Ja nie chciałabym walczyć z bardzo dużą grupą małych stworzeń, ponieważ od nich nie uciekniesz nigdy. Pamiętacie, jak się zarzekałam, że pod moim łóżkiem nie ma żadnego rybika? No, patrzcie jednak... Patrzcie państwo! Jednak dalej moja psychika jest... jest nękana. Myślałyśmy, że zwołanie sztabu kryzysowego rozwiąże sytuację, ale trzeba powołać, myślę, tutaj po prostu takiego władcy absolutnego, po prostu jak w Rzymie na rok, który poradzi sobie z taką plagą. Tak, myślę, że... Trzeba będzie chcesz zasięgnąć... kandydować? O, wow, Jezu, jaka nobilitacja tak na wstępie. Ale to jest duża odpowiedzialność. No nie, ja mam wrażenie, że ty byś się zajęła tym. Myślę, tak, ale myślę, że mogłabym po drodze zapomnieć o tym i one by się zdążyły rozmnożyć do takiej, wiesz, opcji, że potem wchodzę do tego mieszkania po prostu, bo to jeszcze jest mieszkanie twoje, a nie mieszkanie, w którym jestem codziennie, więc jakby, wiesz... Out of sight, out of mind. Ale to ja bym mogła ci przypomnieć, ale mam wrażenie, że ty masz na tyle wątły kręgosłup moralny po prostu, żebyś załatwiła raz, dwa. Tak by było, no. To tak, tak. To taką bym stworzyła... Ja bym nawet nie, nawet bym ich nie zabiła, bo to by było, wiesz co? Tortury! Nie w tą, tak, ale nie w tą stronę w ogóle. Bo zabicie ich to by było po prostu pozbycie się taniej siły roboczej, tak? Masz łagry. Rację. Łagry. Którą mamy minutę odcinka? Okej. Kontynuuj. Uskutniłyśmy tak. Łazienka jest terenem zajętym przez rybiki. Tak. O, walczymy teraz w tym momencie o pokój, o łóżko. No to łagry i to jeszcze, żeby wjechać im na psychę na terenie łazienki. Mhm. Nie wiem, pod wanną. Niech myją te kafelki, te Niech fugi. Liżą po prostu, ma błyszczeć wszystko, no. Znaczy w sumie z drugiej strony dosłownie to jest funkcja rybika. No... Tak, ale tutaj będzie bez wynagrodzenia żadnego i będą pracować po prostu. To myślicie sobie teraz... Tylko wiesz, co jest jeszcze gorsze? Że je ciężko złamać jest psychicznie, bo one mogą nie jeść przez pół roku. Zanim one w ogóle poczują to, że... Bo trzeba im wjechać w jakiś inny sposób. Nie można właśnie głodowo, tylko jakieś inne potrzeby im po prostu. Nie wiem, potrzeba życia na przykład. Jedyny moment trzeba im wjechać albo na ambicje. Tak, wy nie wyniesiecie się do łazienki, nie macie jaj. Tak, dokładnie. To jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Witamy Państwa w 27 odcinku Neuroprzypraw. Nie szóstym? Nie siódmym. Siódmym, tak, tak. Siódmym. Znaczy ja też się zawahałam, ale... Proszę Państwa, klub 27, rybiki po prostu muszą dołączyć do klubu. Tak. Tam sobie zbiją piątkę z, nie wiem... No byli różni ludzie. Amy Winehouse z... tym, Jimem Morrisonem. Ej, w ogóle jest taka laska, bo nie wiem, czy wiecie, znaczy pewnie wiecie, ale może nie wiecie. Trigger warning dla ludzi, jak to, że jest śmierć. Chłopaki, trigger warning. To tak nie działa wstecz. Ale to montaż działa faktycznie! Po prostu, ale największy wróg Ali to nie są rybiki, to jestem ja po prostu. Codzienna, cotygodniowa walka po prostu. Ale proszę Państwa, trigger warning. Będę mówić o sprawie kryminalnej i będzie tam jakby wątek utraty po prostu funkcji życiowych przez głównego bohatera historii. To jest w ogóle z kryminalnych. Była taka laska, która... I to w ogóle strasznie off-top, ale tak mi się skojarzyło. Była laska i ona miała zespół taki punkowo-grunge'owy i ten zespół się nazywa, nie pamiętam jak, ale wam napiszę w komentarzu. I fajna muzyka swoją drogą. I ta laska została zamordowana właśnie w wieku 27 lat. Ona w ogóle chciała zostać drugą Janis Joplin i uważam, że to by był iconic i że miała jakby potencjał. I zamordowali ją w ten sposób, że miała bluzę i podszedł gość od tyłu i ją udusił tymi sznurkami. I ja jak się dowiedziałam, bo wyciągałam sobie sznurki ze wszystkich bluz, takie wiesz, co sobie wiążesz tu. Więc
może Rybiki dołączą do klubu. Ciekawe, czy Rybik, jakby Rybik nosił bluzę albo spodnie, jakby Rybik nosił spodnie, bo Rybik ma chyba dużo nóżek, nie? Nie wiem, nie przyglądałam się. Okej. Okay. Ja nie jestem w stanie. Ale wydaje mi się, że tak, wiesz, jak koń jest, załóżmy, że jak podobnie, koń, nie? To ty zakładasz, że nosi na tylnej. Na tylnej, tak, no to one też na dupie noszą. Wy napiszcie, jak wy myślicie, że koń nosi spodnie. Wow, bardzo sprytne. Koń nosi spodnie, bo koń jest po prostu, wiesz, samcem alfa wśród zwierząt. Nosi spodnie w tym gatunku właśnie. W całej hierarchii społecznej zwierząt. No nie wiem, czy jest takim po prostu, wiesz, alfą, kiedy dosłownie wykorzystuje się go dalej na rynku w Krakowie. Odnośnie zwierząt alf. Ja w ogóle chciałam dzisiaj bardzo przytoczyć taki eksperyment, ale myślałam, że będę musiała z tym poczekać dłużej. Ale pozwolę sobie już teraz. Ogólnie, jak Państwo możecie wiedzieć, zaczęłyśmy studia i jakby sytuacja wygląda następująco. Zadali nam profesorowie podręcznik, który miałam przeczytać, tylko powiedzieli, znajdźcie sobie wydanie po 2007 roku. No i poszłam sobie do biblioteki i tam było tylko wydanie, chyba jakieś 94 rok, coś w tym stylu. I to, co tam jest napisane, teraz by nie przeszło. To jest najbardziej iconic książka, którą czytam. Oprócz N-word, że się pojawia, to jakby to mi się nie podoba. To dosłownie moje, jak tam mam adnotację na marginesie, tam wiesz, wcześniej jakieś faktyczne informacje, które chcę zapamiętać, a tutaj mam tylko, what the fuck, man? Girl, o co tu chodzi? Ale zmierzając, co ja tam wyczytałam? Bo ogólnie tak, żeby was wprowadzić, jaki tam jest content mniej więcej. Na przykład na jednej stronie masz opisane, czy dziecko pod wpływem jakby braku miłości i takiej deprawacji emocjonalnej może zmienić się w karła. Potem na kolejnej stronie... Tak. Myślicie, że czemu mam tyle wzrostu? Dosłownie teraz każda osoba, która ma poniżej tam, nie wiem, gdzie jest skala taka, mężczyzna, to wiadomo, 1,80 m tam się zaczyna. Tak, proste fakty. Ale jeśli chodzi o kobiety, to nie wiem, gdzie to przedział. To zwykle nie, takie... Chyba 1,60 m to jest. To niech takie... będzie 1,60 m. To wszystkie osoby poniżej tej skali, no to wiecie, do kogo pretensje musicie mieć. I myśleliście, że pretensje i tak możecie mieć do rodziców i geny? Nie ma takiej opcji w ogóle. Oni was po prostu nie kochają. Powiedziałam z uśmiechem na twarzy, lola. Bo to jest żart, chłopaki, to jest żart. No przysięgam. To może być tak, że mama was kocha i po prostu nie urosiliście tam, nie wiem, za mało jedliście. Skancelujemy. Na stronie następnej jest eksperyment, który właśnie zaraz przytoczę, o pijanych świniach. A strona dalej jest na przykład wyrok trybunału coś tam jakiegoś przeciw Galileuszowi z XVII wieku. Dosłownie jest zacytowany. Ale więc... jaki to jest jakby... O czym jest ta książka ogólnie? Tej psychologia i życie. No to faktycznie bardzo ogólny to temat. To jest wprowadzenie do psychologii i ma przybliżyć, czym się zajmuje psychologia, jakieś takie nurty w psychologii, trochę historia jakby tych nurtów właśnie, szkół takich psychologicznych. I no wiadomo, to się skupia tam... Te nowsze wydania są bardzo ścisłe. W ogóle tam masz dużo krótsze, bo nie masz tych wszystkich anegdot, tylko tam masz na przykład, no, tu masz behawiorystów, ty masz fenomenologów, tu masz coś tam. Wow, totalnie jakby podręcznik miał służyć do dodawania wiedzy, a nie anegdotek z życia. Ale te stare wydania... Ja się nie nauczyłam może, czym się zajmuje fenomenolog. Znaczy się nauczyłam, ale to nieważne. To nie, na potrzeby to podcastu nie umiesz. Nie umiem. Ale nauczyłam się eksperymentu o świnkach. I to jest w ogóle giga złote, bo nie wiem, czy wiecie, świnki to są naprawdę mądre stworzonka. To nie z tej książki, ale to pan Andrzej Dragan kiedyś, cudowny człowiek, pan Andrzej Dragan, profesor nawet, Andrzej Dragan opowiadał o właśnie badaniu, które czytał, które polegało na tym, że badano, jak zwierzęta przechodzą przez drogę, które zwierzę jakby ma najmniejszą śmiertelność przy jakby tej samej liczbie prób. Czyli, że próbuje przejść przez drogę i które jest najmniej razy potrącone. Okej, bardzo nieetyczny w ogóle chyba eksperyment. No, ale dużo eksperymentów. Znaczy, ja wiem. Różne ciekawe. No właśnie w tej książce też jest dużo eksperymentów mało etycznych. Na przykład tam, razimy ludzi elektrowstrząsami, ale świetny pomysł. No. Wiem, czemu ci się podoba. Lata 60. Ja po prostu powinnam być w latach 60., tak? I stać, podpiąć się tak, jak jest taka psycholożka Brenda Milner i ona się współpracowała z takim doktorem, on się nazywał chyba Scoville, coś takiego było tam i oni robili takie to właśnie... Tego ostrości? Bo jest, że jest skala Scoville. To może, ale nie wiem w sumie. Okay. Ale faktycznie, to jest to samo nazwo, nazwewnictwo.
Kontynuuj. I oni przeprowadzali badania głównie nad tam... Znaczy on jest neurochirurgiem, więc tam nad różnymi rzeczami. Ale czytałam taką książkę, gdzie było opowiedziane o badaniach nad pamięcią. I on na przykład robił tam operację na mózgu i był tak, co to za część? Ja tego nie znam. Ha, wytniemy, zobaczymy, co się stanie. No i tak się okazało, że to był na przykład hipokamp. Taka dosyć ważna struktura w mózgu, nie? Odpowiadająca za pamięć. I ona opisywała te rzeczy, więc ja po prostu powinnam żyć w latach 60. też się podpiąć pod jakiegoś doktora. I też tak po prostu żerować jako psycholog. I nie dostać zasłużonych kredytów. Dostała nawet w miarę, tak? Przynajmniej w tej książce. Więc ona w ogóle dostała jednego z najważniejszych pacjentów w historii lobotomii. Więc to był jej pacjent, nie jego już potem. Fajnie, to dobrze. To jeden raz, kiedy się udało. Kobiety górą. Ale kontynuuję o świniach, bo... Kontynuuję o świniach. I całe to badanie polegało na tym, że... Właśnie powiedziałam już wcześniej, to nieważne. Całe to badanie przyniosło takie efekty, że świnie miały najmniejszą śmiertelność. Ludzie byli w ogóle chyba czwarci. Więc jakby świnie idzie lepiej. Nie dziwi mnie to w ogóle, no. Widziałeś człowieka kiedyś? Dosłownie. Jakby człowiek za każdym razem robi jakąś rzecz, próbuje ją skomplikować, się dziwi, że wyszło nie tak. Tak. Świnia była jak, dobra, jedzie, nie jedzie, idę. Ale może to jest też to, że świnia ma po prostu bardziej ograniczoną percepcję, co nie? Ma tylko prawo, lewo, więc ma trochę mniej, jakby nie musi się skupiać jeszcze na górze, dole. Przez to jest bardziej skupiona na tym. Może tak. Może, ale to właściwe badanie już. To ogólnie to jest nie część tego badania, ale stwierdzenie, które jest dosyć ważne dla całości badania. Jak na przykład świnki sobie śpią w danym pokoju, na przykład w jakiejś oborze, czyli tam, gdzie śpią świnki. W pokoju, no w mikrokawarelce, tak? Tak, to po prostu jest przenośnia do was, ludzie, którzy mieszkają w patobudownictwie. Nie no, żart. Ale świnia szef, jakby weźmy sobie gigaczat świnie, nazwijmy ją Jurek. Okej. Okay. Jakby czytaliście Orwella, no to niech będzie tak, nie? No to Jurek. Jurek jest szefem całego po prostu tutaj farmazonu. I Jurek śpi sobie w kącie najdalej od drzwi, żeby mu dupa nie zmarzła. I potem świnki hierarchicznie, one mają hierarchię, i ustawiają się hierarchicznie, te najsłabsze jakby, te sigmy siedzą przy Jurku, a ta najsłabsza świnka to już tak dupa i za drzwi wystaje. I marznie sobie świneczka. I podali świniom alkohol. Znaczy pomieszany tam z sokiem, bla, bla, bla. No i w pierwszy dzień Juras to się tak urżnął, po prostu zalał się w trupa, odcięło go, no chłop nie wiedział, co się dzieje. Jak to Jurek. No i inne świnie, tam te z tych sigm bardziej, obczaiły, że kurde, no tak, Jurek nie kontaktuje, no to spada trochę w hierarchii, tak? Zajmiemy jego miejsce. Więc te świnki, i to były świnki, które wypiły trochę mniej. No i tak fajnie. W ogóle ogarniacze tak zwani. Tak, te świnki takie, co tyłki marzną, to one się pogodziły ze swoją pozycją społeczną. One były zalane w trupa, bo one wiedziały, że one nie spadną społecznie i tak dalej. Juras się obudził rano. Wow, ale to takie... No właśnie o to chodzi, że Juras się obudził rano i ogarnął, że on już nie jest gigaczadem, alfą i nie simpują do niego wszyscy. To jest dosłownie Orwell. I Juras się obudził i tak myśli, kurde, o co chodzi? Ja mi mówię, no Juras, zalałeś się w trupa, no sorry, nie możesz się tak zachowywać, jak jesteś naszym szefem. I Juras wyciągnął z tego nauczkę i jak następnego dnia podali świnkom alkohol, Juras wypił tylko tak, żeby być troszeczkę tipsy i nie stracić pozycji społecznej. Świnie dawkują sobie alkohol w zależności od hierarchii. O kurwa, ale dobre! Więc te świnie właśnie tam najgorsze w stadzie, one się zalewały w trupa, one wiedziały, że one od życia więcej już nie dostaną, a one się mogą schlać. A świnie, które walczyły o swoją pozycję, no to one tutaj nie mogły sobie pozwolić, prawda, na takie ochlejmorstwo. Ja czuję się, jakbyś teraz, nie wiem, przebudzona została. Tak, dosłownie. Takie fajne badanko. Więc to było właśnie badanie o świnkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie studiować psychologię, no to jakby go for it. Jakby some fun. Ej, ale nie, brzmi naprawdę zajebiście. Pamiętasz, jak ostatnio dograłam się do takiego jednego TikToka o tym... O pytania do krakowianki, jak pójdziesz z nią na randkę? Tak było, zapraszamy na naszego TikToka, tam się Ala dogrywa czasem. Czasami mówię śmieszne rzeczy. Czasem Ala mówi śmieszne rzeczy, czasem ja mówię rzeczy. Mniej śmieszne, ale nie, no też śmieszne. Ja mam swoją formułkę, zapraszamy na nasz podcast komediowo-sensacyjno-rozrywkowy. Jakby to jest moja gadka. Tak. Stała. I jakby powiedziałam tam na tym TikToku, że jednym z moich pytań byłoby to, czy mówi obwarzanek czy precel. I jeszcze raz chciałam zaznaczyć, nie chodzi mi o precel w postaci precla, jakby jest taka rzecz, która istnieje i ma taką nazwę, ale nazywanie obwarzanka preclem. Tak, bo tutaj rozróżnienie dla osób, które nie wiedzą.
Precel to jest ten taki wygibas, taki poskręcany. No, jest poskręcany bardzo. On ma takiego iksika jakby na sobie. A obważanek to jest to kółko. Tak. Puste w środku. Taki donut, ale polski. Wiesz, że w ogóle są licencje na obważanki? Ło, a to było coś z tym, cała akcja. Tak samo jak na oscypek. No, znaczy no logiczne, ale wcześniej po prostu nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że faktycznie to jest. I czuć różnicę, sprawdzałam na obważanku bez licencji i z licencją. Naprawdę? I czuć różnicę. Mam jeszcze kilka, przygotowałam sobie jeszcze kilka pytań i chciałam je tutaj zaprezentować, bo uznałam, że, tak, że to jest dobry vibe check ogólnie dla krakowianki. Więc tak, pierwsze... Obawiam się, że teraz presja, co jak przegram? No zobaczymy. Można przegrać? Myślę, że tak, przynajmniej w niektórych pytaniach. Dobra, pierwsze takie bardzo... taki rekonesans trzeba zrobić, też możesz nawiązać z nią trochę interakcji, tak na zasadzie ponarzekacie sobie oboje. I to jest pytanie, ile czasu zajęło jej sprawne poruszanie się po rondzie mogilskim? O Boże. To jest bardzo dobre pytanie, ale ja bym je jeszcze chciała zahaczyć drugie. Ale to już dla osób z prawem jazdy. Rondo mateczne. Jak jeździć po tym? Jak jeździć? Ja błagam, żyję w tym mieście 20 lat. Jak? Jakby... Ale nie, to jest bardzo dziwne rondo. I ogólnie z tymi rondami pomyślałam, że tak, wiesz, jak już porozmawiamy o tym matecznym i mogilskim, to możemy sobie zrobić ogólnie skalę ranking rond w Krakowie. Top tutaj jeden. Może nie rondo, rondo od cylindra po prostu. Tak. Kapelusz. Tak, wspaniałe. I myślę, że to właśnie bardzo Was zbliży, też dowiecie się o swoich preferencjach, czy nie wiem, ma Boga w sercu, czy też nie. Bo na przykład wyobraź sobie... Jak nie ma, to mówisz, znajdź Boga. Na przykład wyobraź sobie, że laska mówi Ci, moim ulubionym rondem jest rondo mateczne. I ani to jest brzydkie, ani sensowne i nie wiem co jeszcze. No laska to do jakiegoś przebranżowienia po prostu, nawrócić nie wiem, powtórne te proces edukacji trzeba tutaj wykonać po prostu. Mniej więcej, albo postawić ją na tym matecznym i powiedzieć tak, jakby udowodnij, elaborate on that. Dokładnie. Ej, ale w sumie jakby to wybroniła? To by było hot. No, to ja już wracam z nią do domu, co nie? Ona wraca ze mną. Ona już dostała zameldowanie w moim mieszkaniu. I tak czy mamy jakieś większe ronda w tym rankingu, czy to wszystkie? Nie no, chyba te takie najbardziej, no wiesz, grunwaldzskie, grzegorzeckie, mogilskie, jak byś dodała do tego rondo, tam jest koło Ikei, rondo ofiar Katynia. O Jezu, znaczy ja je lubię, ale jest dziwnie. Ja je lubię bardzo, bo to na jazdach właśnie autkowych, to tam straszyli wszyscy, o Jezu, takie straszne, to jest bardzo przyjemne rondo. Dopóki trzymasz się swojego pasa, to nic nie może pójść nie tak. Po prostu musisz iść za linią, nie możesz być rebeliantem, ale to jakby jak się z tym pogodzisz. Z perspektywy pieszego jest trochę gorzej. Jeśli chcesz na przykład komunikacją miejską dojechać, to jest tragicznie. W ogóle myślę, że pierwsze, najlepsze z tych rond, ja bym dała w sumie mogilskie. Z perspektywy pieszego. Bo są schody ruchome i możesz jeździć. I jakby jak nie wiesz, gdzie iść, to jest najgorzej. Tak, to jest, ale jak wiesz, gdzie iść, to jest, mam wrażenie, możesz się najsprawniej po nim przemieszczać. Okej. Ja bym pewnie dała grunwaldzkie, bo nie wiem, wydaje mi się, nie cierpię. Okay. Aha, grunwaldzkie. Grunwaldzkie. Bo ja pomyślałam, grzegorzeckie. Nie, grzegorzeckiego też nie lubię, ale wiesz co, może nie będziemy rozwijać tego tematu, bo tak. Mam wrażenie, że dla wszystkich ludzi poza Krakowem to jest w ogóle nieciekawy segment. Ale grunwaldzkie tak, to się zgodzę. Bo jest proste. Tak. Ale jak już rozmawiamy o preferencjach właśnie takich związanych z miejscami w Krakowie, to też bym zapytała ją o jej ulubioną galerię. Bo na przykład powie Galeria Krakowska, jestem jak... Albo gorzej powie Bonarka? Żeby dojechać do Monarki, musisz przejechać przez Mateczne, więc jakby to już jest pierwszy minus tej galerii. A może akurat wspomni o Serenadzie i zaczniemy rozmawiać o tym, jakie fajne są takie. Chciałam powiedzieć, że Serenada też tak... No i tak sobie będziemy rozmawiać właśnie o tych galeriach. Moim kolejnym pytaniem, i uważam, że ono jest jakby taki bardzo ważny vibe check, czy w ogóle ona nie fejkuje, bo myślę, ale że tak. Może sfejkować, że jest Krakowa. Tak. Czy była świadkiem jakiejś zbrodni w tramwaju numer 8? Ej, przegrałam. Nie byłaś? Bo ja nie jeżdżę 8. No to jest inna sprawa, ale ja jeśli... Ja bym dodała po prostu tramwaju, który ma w swoim numerze 8, bo 8 i 18, to mam wrażenie, są takie po prostu krakowskie, po prostu siódmy krąg piekła. Znaczy ja 18 nie mam, ale byłam świadkinią w 8, jak przyszedł dziadek, który w ogóle nie wyglądał na podejrzanego człowieka. Podszedł do biletomatu, wyciągnął swoją laskę i zaczął napierdalać w biletomat. Jakby najbardziej casualowa rzecz na świecie. Cudowne. Wiem, że jedna moja przyjaciółka też chyba była świadkinią, jak pani puściła mszę na cały tramwaj.
Mój ulubiony event z tramwajem numer 18 polegał na tym, że siedzę sobie, jadę do szkoły i wsiada gość z taką wielką torbą z Ikei i ma tam w środku żywą kozę. Prawdziwe zwierzę takie. Ja znajdę w ogóle zdjęcie, jeśli może się jest udaje wkleić dla osób z YouTube'a. Nice. Kozę. Nice. Żywą kozę miał w torbie. A to jest po prostu dziwne. Ja jestem bardziej fanką właśnie takich zbrodni po prostu. Okay. Tam się ósemka... Ja miałam takie etap w życiu, że jeździłam dużo ósemką i zawsze to narobić, była... narobić pracy, proszę Państwa. Tutaj Batman musi chronić miasta. Tak, tak, okay. Tak, totalnie. Na przykład pałkownika z ósemki. Ale nie wiem, mam wrażenie, że ludzie, którzy wysiadają na koronie jakoś tak... Nie wiem, dziwnie. Czemu tam wysiadacie? No, to jakby ze wszystkich miejsc w Krakowie wybraliście właśnie to? No, ale czy mogli wygrać rondo mateczne, więc no, okay. Może. Może fair tak. Enough, fair więc enough. Takie mam pytania. Zachęcam również ludzi z Krakowa do wymyślania swoich pytań, bo uważam, że to jest mega śmieszny trend. Albo jak nie jesteście z Krakowa, to ze swoich miast. Możecie sobie robić nitki w komentarzach. Ja mam jeszcze, myślę, dobre pytanie, żeby sprawdzić, czy ktoś mnie fejkuje też bycia krakowianką albo krakusem. Ile najwięcej czasu spędziłeś w korku na alejach? Znaczy no, jak jeździsz na alejach, jeździsz tam przez most i... Nawet nie, bo te autobusy stoją. No ja spędziłam chyba... Ja myślę, że z godzinę na spokojnie. Nie, ja tam jestem bardzo rzadko, bo to... No nie bywam tam za często, ale 15 minut... Okej. Okay. No, okay. No tutaj czuć, że jednak... Nie, no nie, jest spoko czas. W sensie taki jeszcze akceptowalny. Jakby ktoś powiedział poniżej 10, to bym było lekko... Podejrzliwa. Ty tu w ogóle mieszkasz? No. Tak, więc... Ty widziałeś tą ulicę? To jest moja seria pytań. Czy chcesz dostać kolejny jakby mój temat, czy chciałabyś... Tak, lecimy. Dobra, to lecimy, ostatnio lecimy. Miałam taką rozkminę, bo to jest trochę teraz taka historia z mojego życia. Mój dziadek wszedł w taki etap rozwoju człowieka, że odkrył coś takiego jak TikTok. A w zasadzie te shortsy na YouTubie. Ale w ogóle ten, jaki tutaj nowoczesny, młodzieżowy wręcz. Znaczy mam wrażenie, że jakby to już jest ten moment, kiedy starsi ludzie też zaczynają już z tego korzystać. W sensie... Mój dziadek do mnie zadzwonił wczoraj i mówi, że... Bo kazałam mu zasubskrybować kiedyś, więc jeśli dziadek słucha, to pozdrawiam. I dzwoni do mnie dziadek, że widział nasze shortsy, bo mu przyszło powiadomienie. No wiadomo, że widział shortsy. Więc ja jestem w szoku, że to się już dzieje. No. Że ludzie wiedzą. To się dzieje. I ja czasami słyszę, bo mój dziadek ma ten problem, że puszcza na fulla po prostu, zawsze, że no. Cały dom słyszy, o, jaki cały śmieszny... Cały dom, cały blok. Tak, cały blok, faktycznie, że sobie ogląda te swoje silly, goofy TikToki na zasadzie, że, nie wiem, kot tam jest. Albo jest kot, albo są zawsze takie, że coś wycina w owocach. Albo jakieś takie super cringe'owe, nie wiem, ludzie, no dziwne ktoś kontent. Maluje, albo ktoś jakieś kwiaty sadzi, coś takiego, no. No, mój dziadek ma bardziej coś w zasadzie kabarety, poczucie humoru. A, okej. I tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, że okej, skoro teraz są na etapie, starsi ludzie są na etapie kotów w internecie. To tak 10 lat i będą na naszym. Właśnie chciałam się zapytać, czy za niedługo nastąpi moment, że nasi dziadkowie zaczną oglądać let's play'e w Minecraftie? O mój Boże, o mój Boże. Bo jest taka szansa. Pytanie teraz. Czy oni zaczną oglądać te świeże let's play'e tam, no, co oglądają teraz świeże, dzieci? Bo z tych starych ludzi to się ma. Właśnie chciałam powiedzieć, czy nieświadomi będą po prostu afery, że wiesz, oni teraz zaczną oglądać tam, nie wiem... I w ogóle nie zapłacą za to! To przede wszystkim, ale zaczną oglądać tam jakieś Stew i inne takie rzeczy i za 10 lat dotrą do naszego dzisiejszego internetu i się dowiedzą o tych całych dramach. I to będzie ostatnia wiadomość, którą usłyszą. Mniej więcej. Ale przeżyją ten sam szok, co my. Tylko no właśnie uważajcie, bo to nie to serce, już nie to nerwy. Więc tak, chroncie no. Swoich dziadków. Jak zobaczycie tego kota, to odepnijcie internet. No, żartuję, żartuję. Następną rzecz, którą mam przygotowaną i to jest w ogóle najdłuższy temat, jaki mam na dzisiaj. Chciałabym z tobą przeprowadzić ranking powietrza w sklepach spożywczych. Na zasadzie tego, jak brudna czuję się wychodząc z niego. To jest dobre. To jest świetne. Dobra, zaczęłabym od mocnego kandydata. Auchan. 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 Jak tam mówicie, tak możecie. W ogóle przygotowałam też sobie, skąd są nazwy, bo uznałam, że jak już tutaj robimy kompendium, gdzie kupować i tak dalej, przy okazji pozbywając się połowy współprac jakichkolwiek, no to powiem wam, jak tak wygląda. I jeśli chodzi o Auchan, czy masz jakieś... przewidywania na przykład, dlaczego tak się nazywa? Jak nie masz, powiem. To być coś, wiesz co, po prostu żabojady coś przedawkowały, żabie łódka i coś pewnie wyszło. Tak, no to jest ogólnie z francuskiego i to jest od dzielnicy, gdzie powstał pierwszy sklep.
W sensie to jest jakby tak fonetycznie, tak. Tak. Właśnie ja chcę potem dać też order pomysłowości, bo jedna nazwa jest mega fajna. To fajne. Ale Auchan w ogóle ma dla mnie vibe taki, że z jednej strony aspiruje do bycia takim czystym sklepem, ale nie jest. On jest czysty medycznie według mnie. To jest po prostu jest podłoga taki, na oddziale. Aha. Takim lekarskim, umyta tym takim chemicznym brudnem. Że się trochę tak klei. Tak, 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 tak. Ja ogólnie czuję się na przykład bardzo brudna, wchodząc i wychodząc z Auchana. To znaczy, prawda. To jest taki problem, że oni mają często rzeczy, których nie dostaniesz nigdzie indziej. Tapioka. Tapioka jest w Auchanie. No i muszę się tam pojawić, bo bym chciała sobie porobić... No tak, tak. Ale jednocześnie wchodzę i ja czuję, że prysznic to za mało, jak ja wrócę do domu. Trzeba po prostu odkażanie takie... A gdzie, do pralki muszę wejść. Jak są te filmiki, co dywany tak piorą. Mm-hmm. Potrzebuję tego. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale oni też mają bardzo dużo takich papierniczych. Ja na przykład pamiętam zawsze, jak się zaczynał rok szkolny w podstawówce, to jechałam, jakieś potrzebowałam jakieś zeszyty, coś... Doszą. Mhm. No bo tam jest po prostu dużo rzeczy różnych. I to jest taki, bo on jeszcze jest taki duży, że tam chodzisz, jesteś taka umęczona. Przynajmniej ten Auchan, gdzie ja chodziłam. I też cały w ogóle ten Auchan jeszcze pachnie taką rybą i tym działem mięsnym. Jest dziwnie. I jest, no, jest to taki dosłownie taki lekko zapuszczony, taki zapyziały oddział, no. Tak, tak, dokładnie tak. Plus jeszcze jest jeden aspekt, o którym chciałabym porozmawiać, czyli markowe, firmowe rzeczy, jakby, bo oni zawsze mają na przykład... Te Auchanowe. Tak, sok typu Auchan, albo mleko typu... Oni mają wszystko. Ja dosłownie tam widzisz produkty i oni mają same te zamienniki swoje. No i co uważasz o tym designie i o tym, czy wzięłabyś, czy kupiłabyś? Powiem tak, nie ze wszystkich, ale jak na przykład właśnie jakiś zeszyt czy coś, no to jak jest trzy razy tańszy... Ale nie, spożywczy. Zostajemy przy spożywczych, bo ja tak sobie myślę, że prędzej zjadłabym danie z koperkiem, niż ktoś by dał mi napić tego mleka. No, takie, zwłaszcza na białowe mięso, nie ma takiej opcji. W sensie ja myślę, że to może być podtrute. Sok bym ewentualnie rozważyła. Okej. Tak jak sobie myślę, albo jakąś wodę. Ale mam wrażenie, że on byłby taki super chemiczny. On byłby taki, że bardzo nie chcesz dopić. Musisz mieć humorek na to, bo czasami ma się humorek na coś takiego. Chcesz się upodlić. Tak, 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 tak. Wtedy bierzesz ten sok i jeszcze nie wiem, co się bierze, jak chce się upodlić. No, nie wiem, idź do Auchana. Auchana! Do Auchana. Do Auchana i do Auchan. I zobacz co, tak, jak się poczujesz. To będzie ten stan upodlenia. Date idea. Idziecie do Auchan i wybieracie najbardziej cursed rzeczy, które możecie. Bo potem co? Bo rozumiem, to jest taka date idea, ale ta date idea kończy się pod prysznicem. No nie ma innej opcji. Słuchaj, no jakby trzeba być szybkim kompletem, tak? Tak, dla osób odważnych... Ja już jestem stara, ja nie mam dużo czasu. Dla osób odważnych pierwsza randka, bierzecie po prostu tam na Tinderze, piszecie, hejka, widzimy się w Auchan. To jest bardziej taka hardkorowa randka wersji z Ikei. Tak. Się taka, nie, bo Ikea według mnie jest bardziej taka katolicko-konserwatywna, że idziecie, żeby zbudować ognisko domowe, ale randka w Auchanie tak, to jest tanie na seks. Tak, ale jeszcze właśnie... Aż cię wścięło. Że randka w Ikei to jest takie... clean girl i w ogóle takie bardzo ułożone, a przychodzisz do Auchan i tam są ci najbardziej niestabilni mentalnie ludzie, którzy dosłownie patrzysz na nich i masz takie, czy ja mam dzwonić po karetkę? Tak. To oni są tam właśnie na tej randce. Oni powiedzieli oddział po prostu. Tak, ale to bardzo horny ludzie. Tak, tak. Nie ma nic tak. pomiędzy. Dobra, potem będziemy to ustawiać jakoś, ale myślę, że Auchan będzie dość wysoko. Ja bym nie robiła rankingu. A ja bym się, że ustawiła. Ja bym po prostu robiła tak randomowe. Dobra, no to zobaczymy. A potem ranking, ale możemy zrobić, ale taki bardzo randomowy, że on nie musi być po kolei. Dobra, taki, dobra, może być w zasadzie, tak. Nie wiem, no temu dajemy 8, temu dam, nie wiem, papryczkę w chili. Dobra. A tu już w ogóle tego nie zamieszczę, bo mi się nie podoba. Dobra, to ja w takim razie Auchanowi dałabym całą kadrę jakiegoś oddziału. Ja bym mu dała mopa. No, to jest dobry pomysł, ale ja myślę, że mop tutaj nie wystarczy. Ja bym tutaj po prostu wysłała TikToka do jakby oficjalnego konta Auchan z czyszczeniem dywanu. Ja to zrobię. Dobra. Możemy potem wstawić na Instagrama dowód, że to zrobiłaś. Zrobiłyśmy, dobra. Dobra, przechodzimy do trochę mniejszego sklepu. Lidl. No. I najpierw chciałabym powiedzieć o nazwie, bo ja się tutaj przygotowałam.
Ja bym chciała jeszcze rozróżnić, że... A to potem powiem. Dobrze. Ogólnie przeczytam po prostu. Była to mała spółka utworzona w latach 30. XX wieku przez drobnego przedsiębiorcę Józefa Schwarza i emerytowanego nauczyciela Ludwika Lidla, czyli ogólnie Lidl oznacza jej nazwisko straszne nudy, ale jest jedna ciekawostka a propos tego, bo nie nazwali tego Schwarz i Lidl, tylko wycięli stamtąd Schwarza, ponieważ Schwarzmarkt w języku niemieckim oznacza czarny rynek. Pozbawili się tak dobrej po prostu rzeczy. Znaczy wiesz co, w latach 30. nie wiem, czy to by tak... No. Teraz byłoby zabawne, ale w tamtym momencie, no nie wiem. Lidl. Ja powiem tak. Problem w ogóle z Lidlem w Polsce mam taki, że Lidl nie odprowadza podatków w Polsce. No to nie wiedziałam. I to jest mój jedyny problem, ale ogólnie Lidl... Och, musisz być taka poważna od razu, jak tu się chce pośmiać. Ja muszę powiedzieć, tutaj... dlatego ja kupuję po prostu w Lidlu w Chorwacji, tak? Nie, bo jest jedna rzecz. Polski Lidl po prostu shame on you. W Chorwacji są takie cukierki cynamonowe przy kasach. Nie wiem, czy we wszystkich, ale tam, gdzie byłam na wakacjach, to były. I to są najlepsze cukierki cynamonowe, jakie jadłam w życiu. One się nazywają chyba Barclays. I Jezus Maria, to nie jest lokowanie produktu, ale jakby chciałabym, żeby było, bo to jest... Ja jestem uzależniona od dispoint. Znaczy, skończyły mi się zapasy, bo sobie przywiozłam tylko 6 paczek. I jakby jestem teraz na takim głodzie Barclaysowym, że to jest hit. Więc apel do Lidlów polskich, wprowadźcie to, to może zacznę do Was częściej uczęszczać. Okej, czyli Ty nie bywasz często w Lidlu. Wiesz co, bo mam, średnio mam po drodze. Okej. Znaczy, no to jest takie wykluczenie komunikacyjne, tak tutaj. Mam wrażenie, że to bardzo się opiera na zasadzie, co masz po prostu blisko. Ale ogólnie, bo Lidl i Biedronka są dla mnie tym samym sklepem, ale innym fontem. To dla mnie nie. Ale nie będziemy, może nie porównujmy ich na razie, żeby każdy dostał po prostu swój spotlight. Co już uważasz w samym powietrzu w Lidlu? Samym powietrzu w Lidlu. On zawsze mi pachnie tymi croissantami, co oni wypiekają. Tym croissantem, tak? Croissant. Więc ja tam wchodzę i mam takie... Jak masz technikę w ogóle na mówienie właśnie o rogalikach takich? W sensie, jak musisz croissant, powiedzieć... Chyba croissant. Musisz zamówić w restauracji, to mówisz właśnie tak... Croissant? No, na pewno nie croissant, tylko croissant po prostu. Ja po prostu mówię na tyle niewyraźnie, ale żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Poproszę croissant. Poproszę croissant. A Kendra jest jak... Ale jest jak... A takie z dżemem, czy takie plain? Tak. No, bo, jak jestem za granicą, to jeszcze się mogę pośmiać, że croissant? Kłasą, ale raczej tak jak w sklepie czy coś, staram się mówić rogalik czasem, bo tak w Polsce też tak dziwnie brzmi, bo tam jest to R, ale nie, na przykład, a poproszę croissanta, croissant. No ja też, ja mówię croissant. Tak, ja mówię croissant chyba, w sensie ja mówię tak po polsku, bo jesteśmy w Polsce, mów po polsku, tak? No to croissant. Proszę croissanta. Chodzi tak moją ulubioną wersją jest croissant. Croissant. Bo to jest takie patriotyczne przekaz. Tak, croissant. Święty kraj. Ale jeszcze kocham właśnie croissant, bo widziałam kiedyś takiego mema, znaczy to nie był mem, to było zdjęcie ze sklepu, że tam było podpisane tam, nie wiem, 2,50 i podpisane k, ły, a, ja wiem, sy, ja croissant. Wiem, wysyłałaś mi to i nawet przesyłałam to dalej, bo tak mi to bawi. Croissant. Jeśli chodzi o moje spostrzeżenia, jeśli chodzi o Lidl i jego powietrze, ja się czuję tam całkiem czysto. W sensie chyba moim zdaniem czysto, ale w jakiś sposób... Ja czuję pewne napięcie tam. Tak. Napięcie, ale to bardziej atmosfera. Ale tak czysto jest, myślę, w miarę czysto. Plus oni jeszcze co chwilę chodzą z tymi szczotami, tam myją. Ile razy nie byłam w Lidlu, tam myją. Tam jest czysto. Znaczy ja w ogóle chyba z wszystkiego, co tutaj przygotowałam, to tam czuję się najczyściej. Plus jeszcze ich jakby merch. Lidlowy merch jest taki, że ja go kupuję czasami. Aha, no. W sensie, bo mają jakieś tam fasole czy coś takiego. Oni mają, bo oni mają te różne tygodnie. Mm-hmm. To jest fajna inicjatywa. Mm-hmm. Jezu, tydzień włoski z Lidlem albo francuski, hiszpański. Mm-hmm. Boże, uwielbiam. To jest złote. To bardzo europocentryczne, ale dobre, no. No to prawda, ale z drugiej strony myślisz, że w takim... Taki przeciętny Polak kupiłby coś, nie wiem, na przykład życiu. No właśnie. Może jeszcze tydzień indyjski by przeszedł na tym etapie. Tak. Ale... Ale też już tak myślę, że połowa społeczeństwa byłby lek. I co? Co? A schabowy zły był? W niedzielę? Na obiad? No, albo cokolwiek, nie wiem, z Afryki to już ludzie byliby lek. No, jesteśmy białymi ludźmi, nie lubimy przypraw, więc tak. Więc ja Lidlowi na przykład dałabym gwiazdkę jakości. Za to, że czuję się tam w miarę okej. Tak.
gwiazdkę. Taką, ale taką jak masz szeryf. Tak, 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 mm-hmm. totalnie taką. Taką jeszcze gwiazdkę. Skórzany pas. Tak, pas cnoty. Po prostu, no bo... No bo tam nie idziesz, jakby nie idziesz. Jak do Auchana. A właśnie mówisz Auchan, czy Auchan, czy jak? Mówię chyba najczęściej Auchan, ale ja to wymieniam bardzo. Jakby w pewnym momencie mówiłam Auchan, bo się śmiałam z tego, ale mi weszło już zostało, tak krew, no. że mówię tak. I ja mówię Auchan. I jak już powiedziałam, jesteśmy w Polsce, mów po polsku. Ja mówiłam Auchan, ale jak byłam mała, to mówiłam ten sklep z ptaszkiem. Wow, mnie mówiono bardzo często Auchan. Oszołom też, no. Oszołom to jest... Jedziemy do Oszołoma. Najbardziej polska moment. Taki polski boomer moment. Tak, to prawda. Lecz właśnie mi się to kojarzy z ojcem głównie, więc no wiadomo. Oszołom! I jeszcze u mnie to było tak, dla backgroundu to było tak, że jakby ja mieszkałam w Jastrzębiu-Zdroju i tam jak ktoś kojarzy, nie ma tam za dużo jakichś dużych sklepów, a przynajmniej wtedy nie było. I musieliśmy jeździć specjalnie do innego miasta, więc to była wyprawa. A, wycieczka. Tak. Ja też zgubiłam się tam raz. To jest jedyny sklep, w którym się zgubiłam. Ja się zgubiłam? W czym ja się zgubiłam? Były takie sklepy, a już ich nie ma. Co to było? Jak to się nazywało w ogóle? Leclerc? Nie. Takie, bo to w Czechach. Bille. Nie. Ale to sobie potem wymyślę, co to było. Okej, okay, dobra, to po prostu wstawimy ci to. Albo nie wymyślę. Nie wiem, nie. Pominę to. Dobrze, to przejdźmy sklep, którego, którego nie ma. Tyle wam powiem. Chyba na Radzikowskiego był taki kiedyś, a już go nie ma. To taka informacja dla was, dla Krakusów. Następny sklep. Lewiatan. To miejsce jest tak krusty. Naprawdę. Jakby, bo ja na przykład byłam w lewiatanach i takich, bo najgorsze są te stare lewiatany, te początkowe. One są tak krusty, że ja się boję, że się przylepię do półek, nie? Ale byłam też na przykład w nowszym lewiatanie, takim otworzonym, nie wiem, z rok temu. Okej. Okay. Ale dalej się czuję taka... Design, tam jest tak zjebany tak. Design. I, no ale jakby... Nikt nie dba tam o wizualia. Widziałaś ich nazwę? No tak. Właśnie nie powiedziałam, jaka nazwa, skąd jest nazwa. Już powiem, bo tutaj tak potraktowałam go trochę. To po macoszemu. Jeden krok, nic więcej. Nazwa Lewiatan inspirowana była działającym w okresie międzywojennym organizacją zrzeszeń gospodarczych Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan. What? Bardzo nudne. Ale okay. Lewiatan to taki demon jest. No tak, no znaczy to nie wiem, dlaczego tak nazwali ten związek, ale... Bo właśnie chciałabym zaznaczyć jedną rzecz. Wyjeżdżacie sobie na polską wieś i tam zawsze jest sklep, który się nazywa Malinka, Paulinka. Stokrotka, Paulinka i jest ten Lewiatan. Po prostu ogień gigaczat. Czy bardziej właśnie te nieświadome babcie, że idą, one idą do diabła po prostu. One myślą, że dostają paragon, one dostają cyrograf. Dokładnie. Co, idą sobie tam na, nie wiem, gorzkie żale, a potem kupić bułkę w Lewiatanie i co, wszystko na marne. Tak. Co uważasz? A nie, powiedziałaś już, powietrze brudne, prawda? Tak, nawet nie powietrze, ale tak wszystko wokół, no. Ale mam wrażenie, że to wszystko wokół się brudzi, znaczy powietrze brudzi się od tego wszystkiego tak. Wokół. Ale to nie jest takie, że dusty brudne, tylko takie... Lepkie. Krusty, lepkie. Takie, jak są małe dzieci, iPad kidy, mhm. I one mają takie rączki. Mhm. I ten iPad jest w ogóle też taki... Mhm. Mhm. I to właśnie Lewiatan ma taki vibe. Tak. Ale... Albo jak ktoś je chipsy... I pisze na klawiaturze i robi to bardzo regularnie albo coś. Zatem ta klawiatura też jest taka lewiatanowa właśnie. Ale ja nie wiem, czy dałabym to niżej niż Auchan, czy wyżej, bo z jednej strony jakby jest bliżej, więc trochę go doceniam za to i jestem trochę zmuszona. Bo jeden krok, nie? Ale z drugiej strony Auchan ma jednak te fajne rzeczy czasami. Ma po prostu seks dział. Tak. I nazywa się wyjście. Nie no, myślę, że lewiatan wyżej. Okej. Prawie się udusiłam. Bo ten przepis nie, bo to ten diabeł po prostu trzymał cię za szyję, żebyś powiedziała, że lewiatan lepszy. Widzicie, jak Lola jest dzisiaj ubrana? No właśnie. Znajdź Boga. Bo mam taki, dla słuchaczy, mam taki krzyżyk na tasiemce na szyi i po prostu on jest tak 3 razy przewiązany i on jest ciężki i on mi po prostu obciąża w dół i to się zaciska coraz mocniej. Więc jak po prostu na końcu odcinka będę mówić w taki sposób, to lewiatan. Tlenu brakowało ci po prostu. Odtleniła się nam dziewczyna. Dobrze, następny sklep. Carrefour. Nazwa. Czy możesz się domyślać, bo to znaczy takie bardziej znane? Tak. W sensie
Aha, nie, to nie, to jest nieważne. Tak, znasz step, to się domyślam, ale czy nazwę znasz skąd? Nie, znam tylko kontrowersję wokół pewnego robota, którego zainstalowali. No tak, to jest faktycznie jakby kontrowersyjna rzecz, ale my dzisiaj nie o tym. Po fachu. Dobrze. To był twój prototyp po prostu, Lola. Carrefour jest... I co, i obcięłaś mi kocie uszka? Dla słuchaczy mam takie dwie na głowie, takie kitki. Podoba mi się, jak bardzo nie byłam w stanie wysłowić tego, co chciałam przekazać w tym momencie, tylko była panika w postaci jęku. Mam wrażenie, że regres zaliczamy z odcinku na odcinek, po prostu coraz gorzej się potrafię wysławiać. A to jednak tak. No jakby co ja mogę powiedzieć? No dobra, teraz Carrefour, ale wyzwanie mówimy tylko w taki sposób. Nie dam rady. Jakby jeszcze nie chcę mieć wylewu. Słuchaj, Carrefour pochodzi nazwa od tego, że... No jednak dam radę. Carrefour, nazwa pochodzi od tego, że skrzyżowanie zostało założone na skrzyżowaniu 5 ulic i uznali, że nazwą to na skrzyżowanie. Carrefoury. Tak. Takich, okej. Okay. Carrefour. Ale był jeszcze kiedyś Carrefour Express, znaczy chyba dalej istnieje. Nie, to jest to samo, w sensie... Ale ja bym rozmawiała bardziej o tych dużych niż o tych małych, no. Bo na przykład nie uwzględniłam w ogóle Frog Shopu tutaj, Frog bo Shopu. Według mnie Frog Shop jest już... Jakby... Każdy wie, jaki Frog Shop jest, każdy widzi. Frog Shop też jest na tym etapie działalnością wielobranżową, więc... No, więc to nie jest sklep już. Tak, to prawda. Więc jeśli chodzi o te duże Carrefoury, co uważasz? Bo ja mam wrażenie, że to jest taka trochę starszy brat Auchana. Tak, ale on nie jest taki... On ma bardzo podobny vibe, ale jest taki zimny. Bo Auchan jest taki ciepły, a właśnie... Jest zimny, no. Ale też daje rybom, no. No daje rybom, ale jednocześnie mam wrażenie, że częściej myją. To robi w sklepie dział jakby otwarty na całą halę ze świeżymi rybami. Bo mięsem w ogóle, jakby to jest tak bo to mięso jeszcze czasem nie czuć. Jak czasem też wchodzisz do jakiegoś lewiatana czy coś, to tam też nie, jest to czasem ja czuję, szynki jakieś. To ja czuję szynkę czuć, też. Ale nie wiem, nie mierdzi mnie to tak jak po prostu ryba. Okay. Jeszcze podchodzę i do tego, no to mięso to tam leży, taka czerwona kostka, a ta ryba na mnie patrzy, ona po prostu w moją duszę, nie? I tak, tak, czyli uważasz, że jestem stinky, tak nie dość, że umarłam, to jeszcze nie będziesz tutaj pośmiertnie dobijać. Dzięki wielkie, po prostu pocałuj się w ogon, niunie. Merch Carrefourowy. Oni mają merch? Aha, mają merch. Taki, w sensie pod tym względem merch, bo przez chwilę myślałam, że taki merch Lidlowy, jak wiesz, że błyskiety Lidla, czy coś. No. Nie, merch... Dalej nie byłabym w stanie zaufać do końca. No, merchowi. Nie wiem, czy chętniej nie zagrałabym w rosyjską ruletkę. Tak. Jest taka możliwość. Albo właśnie rosyjską ruletkę z ich merchem. Z ich merchem, no. Ale i tak jest wyżej niż Lewiatan według mnie. Nie brzydzę się tam pójść, ale nie jest to mój pierwszy wybór. Tak, ja się zgodzę. Nawet bardziej umyję ręce, to, bo... To mnie już, to mnie dusi, ale ja się zgodzę z tobą. Umyłabym potem ręce, tak dokładnie wyszorowała paznokcie, ale takiego ogólnie prania generalnego to nie robiła. Rączkę myję, kto ci zapłacił? I czemu mnie nie? Tak, właśnie przemilczę to. Przemilczę to, zamknę mordę. Bez komentarza? Tak. Dobra, dalej Biedronka. Biedronka. Dla mnie, tak jak już powiedziałam, to jest Lidl, tylko takim bardziej polskim fontem. To jest Lidl, ale nie wiem, top jeden artykułów to jest cebula. I ziemniak. I ziemniak, czyli te sandwichy. Nie, ja nie czuję tego, bo ja zawsze pamiętam, że można bardzo kupić ziemniaki. Bo jakby bardzo lubię ziemniaki. Ziemniaki są tanie, to jest świetna sprawa. Ale jestem w sklepie jakoś, ona nie widzę ich. Nie ma ziemniaków dla mnie nigdy. A to mi się najbardziej właśnie kojarzy z ziemniakami. Nie wiem czemu w sumie nawet. Jeśli chodzi o nazwę, to tutaj właśnie chcę dać order kreatywności, bo tutaj jest... Kojarzycie takie zwierzę? To nie o to chodziło. A kojarzycie taką bajkę Biedronka i Czarny Kot? To chodziło o to właśnie. Tak, dokładnie. W sensie oni przewidzieli. Oni połączyli kropki szybciej, bo Biedronka ma kropki i... I oni umieją je łączyć, bo mają właśnie Biedronka w nazwie. Tak. Tak, dokładnie. Tutaj jest cytat. Chodziła mi wtedy po głowie popularna w tamtych czasach piosenka Mała Biedroneczka. Bardzo dobrze się kojarzyła, a słowa szybko zapadały w pamięć. Mała Biedroneczka 7 kropek miała. Biedroneczko leć. No dobra, tutaj jest dalej cytat z tej piosenki. Jakoś tak to szło. Wyjaśnia Mariusz Świtla,
Świtalski w książce, no dobra, jakieś książce, nieważne. Poza tym Biedronki były często wykorzystywane w manufakturze jako element graficzny. Niemal w każdej kwieciarni można było wtedy kupić małe naklejki lub coś z wzór klamerek albo z Biedronką. Albo były takie właśnie klamerki, albo takie Biedronki, że na patyczku czy no coś. No tak, tak, dokładnie. I stąd to się wzięło. I mi się podoba, bo w sensie tutaj myśleli bardzo przyszłościowo, żeby budować właśnie swoją wizualia. Mi się wydaje, że oni po prostu chcieli Biedronka, a potem dopisali to później, no. Że to jakby, to nie jest taki mastermind plan, okay. tylko jednak żyjemy w ale to chyba w ogóle nie jest, Biedronka nie, to jest chyba portugalska, no. W sensie, bo tutaj przyjechał i Biedronka chyba też nie odprowadza podatków w Polsce, tak. Więc kupujcie polskie produkty, dzieci. Ja nie wiem, ja się nie wypowiadam. Ja się nie znam na tym w ogóle, więc ja nie wiem, czy w ogóle dlatego się wypowiem w ogóle. Publicznie. Tak, super powiem. Ja mogłam to powiedzieć prywatnie, ale no, siedzimy na herbatce, misiaki, tak? Tylko, że nie mamy ani herbaty, ani wy nie siedzicie, a może siedzicie. Może siedzą. Powietrze w biedrze. Jakby Lidl, ale bez tego wątku, tego croissanta. Croissant. Czyli co, neutralne? Właśnie nie, on jest takim czymś, jak masz bagietki, nie bagietki, bułki z przypieczonym serem na nich. Mm-hmm. To jest dla mnie Biedronka vibe. Mm-hmm. Prawda. Prawda, ale w sensie, że tak niby dobrze, ale trochę tłusto. Trochę tłusto i tak właśnie, no... Że myślisz, że jak tam wejdziesz, będziesz czuła się zajebiście, ale potem jak już to zjesz... To siedzisz i cię po prostu na brzuszku ciąży ci. Ale jeszcze czuję tą cebulę. Mhm. Czy... Płakać mi się chce po prostu, jak tam wchodzę. Tak jest mój tank. Po prostu czuję się wtedy otoczona przez warzywa. To się stało. Znaczy ja z tą Biedrą mam takie, że... Ej, ale to prawda jest w ogóle. Tak, to prawda. Ja tam, bo tam jest... Bo w Lidlu jakoś te warzywa są tak w jednym pasku często, a w Biedronce są w dwóch. Tak. I ja stoję po prostu pomiędzy młotem a kowadłem. Warzywa, owoce. I no i co? I nie masz wyboru w ogóle. Żadnego. Bo jesteś otoczona przez obie grupy. Tak. No. I tutaj musisz jednocześnie jakby fizycznie i psychicznie jakby się wykazać, jeśli chodzi o pokonanie tych dwóch grup. Mm-hmm. Dlatego Biedra na pewno jest wyzwaniem, wyzwaniem bycie tam. Ale uważam, że nie jest to najgorszy z możliwych jakby... przebywanie w tym powietrzu jest takie dla mnie... Nie jest oczyszczające, nie jest odświeżające, ale nie lepisz się po wyjściu. W sensie wróciłabym do domu i... Usiadłabym potem przy komputerze i nie czułabym, że muszę się umyć wcześniej niż wieczorem. Wiesz co? Ja bym się przebrała. O! Tak, tak. Nawierzchnia warstwa zostanie zdjęta. Tak jak w czasie pandemii było, co nie? Żeby zdjąć wszystkie ciuchy. No to zostawiasz to i idziesz dalej. I na kwarantannę. Dokładnie. Dobrze, kolejny sklep. Teraz proszę Państwa, szykujcie się na bombę. Właśnie chciałam powiedzieć netto. Także twoja odpowiedź to no comment, mam rozumieć. Tak. Nie było cięcia. I ostatnie, co tutaj mam na dzisiaj, to Kaufland. I jeśli chodzi o nazwę, nie robiłam głębokiego researchu i nie znalazłam nazwy. Ale ten sam właściciel co Lidl, więc nie wiem, pewnie też miał jakąś inną nazwę. Nie jest sterylny. Ale jest w tym wszystkim też jasny bardzo. Mhm. Trochę ciepły, ale nie tak ciepły jak Auchan. Nie, on jest taki w tym wszystkim bardzo neutralny. Okej, ja czuję trochę ciepła. Okej. Ale rozumiem. Podnosi ci ciśnienie po prostu. Nie, właśnie ja się czuję bardzo bezpiecznie. Ja się czuję bardzo bezpiecznie w Kauflandzie. To, no, to mogłoby być komfort sklep. Mhm. No. Tak, tak. Więc jeśli macie propozycje biznesowe jakieś... To zapraszamy. Tak, więc... Jakby w pakiecie dorzucamy promocję na odcinku i Kerfusia, znaczy Lolusia. Lolusia. I can't, to już było podłe. Tak. Tak. Dziękujemy bardzo za przesłuchanie naszej tutaj rankingu powietrza. Ale to nie jest koniec odcinka. Jest koniec odcinka. Chcesz teraz przejść do swoich tematów? Tak. Dobrze. Jezu, gościa. Moja mama wysłała mi artykuł na Onecie, bo to jest wiadomo, jak wszyscy wiemy, moje ulubione źródło artykułów. Tak, w zasadzie samych tytułów, z tego co wiemy. Tutaj ja ci przeczytam cały artykuł. A czekaj, mogłabym się sobie nalać wody? Mogłabyś. News, 8 września. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. News,
Chciał przebiec Atlantyk w kołowrotku. Ratowano go kilka dni. Co? I zaczyna się już tak. Ja sobie myślę, kurde. Kołowrotek to jest to takie... Tak jak chomik ma. Okej. I ja sobie myślę, kurde, chłopca ma psychę. Ciekawe skąd. Oczywiście ze Stanów. Mhm. Ale mieszkańcowi Florydy, który zbudował pływający kołowrotek wzorowany na zabawce dla chomika i miał zamiar przebiec Atlantyk, grożą zarzuty federalne po tym, gdy Straż Przybrzeżna spędziła 5 dni na ściąganiu go na brzeg. Ale czemu ludzie mają jakoś tak super często ochotę opanować ocean albo morze, tak w sensie, że ja sobie to przejdę. Jakby bo to jest niedoścignie, bo to wiesz, jest takie nieuchwytny ten ocean, taki wiesz... zakazane to ciągnie. No, zakazane owoc. Tak, jest taki, wiesz, taki niejednorodny, jak w Bizancjum oni tak się jarali tym kolorem morza, to właśnie tak miał ten typ, że takie wow. Ja ci w ogóle pokażę. To się, gość to nazwał hydropod. O kurwa. Czekaj, pokaż mi to jeszcze raz. Bo to wygląda, drodzy słuchacze, jakbyście połączyli, graliście kiedyś w pokera, bo jest taki, to wygląda jakbyście połączyli dwa krążki do pokera, tak. Metalową konstrukcją i w środku wstawili jeszcze taką szklaną tubę. Tak, dosłownie. I straż dostrzegła jednostkę o niecodziennej konstrukcji około 112 km od brzegu. Chłop dosłownie zrobił dystans jak stąd do gdzieś. Tak, totalnie jak gdzieś. Kiedy szykowała się na uderzenie huraganu Franklin, w sensie to się szykowała ta straż. A no to pewnie go fale też już najpierw, że ta piotr... Stara, ale słuchaj, bo to jakby to tylko eskaluje ten artykuł. 51-letni Reza Valucci powiedział załodze kutra patrolowego Straży Przybrzeżnej, że miał zamiar dopłynąć swoim przypominającym toczącą się szpulkę hydropodem do Wielkiej Brytanii, a jego jednostka została zarejestrowana na Florydzie. Nie był jednak w stanie zlokalizować na pokładzie... Dziwne, nie ma napisane czego. Ale nie był w stanie okazać żadnych dokumentów. Straż, funkcjonariusze stwierdzili, że statek unosił się na wodzie dzięki okablowaniu i bojom i ustalili, że Valucci odbywał ewidentnie niebezpieczną podróż. Kiedy nie wiem, co ty, jakie przesłanki mieli? Sherlocku! I co za to wam płacą? Kiedy zażądali, by opuścił statek, powiedział, że ma nóż i groził, że zrobi sobie krzywdę. Napisał w pozwie agent specjalny Straży Przybrzeżnej. Więc dosłownie chłop był like, nie zabierzecie mnie stąd, nie ma takiej opcji, ja jadę to, jadę do UK, chłopaki. Jakie masz w ogóle podejście do takich ludzi? W sensie... Znaczy, dopóki nie robią krzywdy innym, to są dosyć nieszkodliwi. Są, bawią mnie, co, ty byś ale... nie wyłowiała? Nie no, właśnie wyłowić bym wyłowiła, ale no... Bawi mnie, ale tak. Następnego dnia, kiedy straż ponownie nakazała mu opuszczenie unoszącego się na wodzie kołowrotka, Valucci zagroził, że wysadzi się w powietrze. Ponieważ funkcjonariusze zobaczyli, że trzyma przewody, skontaktowali się z jednostką saperską marynarki wodnej, aby pomogła im określić promień wybuchu bomby. Boże, ale ci ludzie tak bardzo nie wiedzą, jak dużo mają krzywdy. Trzeciego dnia... Dwa kwutry Straży Przybrzeżnej wysłały do Baluciego ponton z żywnością i wodą, a także ostrzeżeniem w sprawie nadciągającego huraganu. Kapitan hydropodu ponownie odmówił wykonania rozkazu zejścia z pokładu jednostki, ale powiedział marynarzom, że bomba nie jest prawdziwa. Ostatecznie Baluciego udało się zabrać dopiero czwartego dnia. Piątego dnia straż dotarła z nim do bazy w Miami Beach. Jak się okazuje, tu jest słuchaj. Jak się okazuje, Valucci ma już za sobą oceaniczne próby. W 2014 roku usiłował wypłynąć na morze podobnym statkiem domowej roboty, co przyniosło... Teraz słuchaj. Co przyniosło rezultat w postaci zakazu ponownych rejsów przez Straż Przybrzeżną, jakby w własnoręcznie wykonanych jednostkach. Chłop po prostu chciał być morskim chomikiem. Świnką morską. Świnką morską! Miał on... No i został ponownie zatrzymany, bo tak szczerze mówiąc, Straż Przybrzeżna nie znajduje w tej historii powodów do śmiechu. Znaczy, no, ja bardzo rozumiem, aczkolwiek kurwa, typ chciał być chomikiem. Ty na wodzie. Uważam, że ikonik, jakby nie dość, że blasta tego kołowrotka. Jakby, bo kocham, jak czytałam ten artykuł, to miałam takie, chłop, co w ogóle robi? Śmieszne, śmieszne. Po czym zobaczyłam, że to nie jest pierwszy raz. I miałam takie, well. Aspiruję do zostania nim. Zastanawiałam się, wiesz, w którym momencie ten typ na przykład ma takie, okej, chcę to zrobić, bo ja mam wrażenie, że to mogło być, wiesz, druga klasa podstawówki.
Aha. Są urodziny jakiegoś kolegi i jest ten basen z tymi, piłkami. I on takie, damn, bardzo kocham to uczucie bycia w tym piłce. Jako jedyny człowiek na świecie ogólnie, bo nie wiem. Po prostu nie wyszło mu w życiu zdobywanie poidła dla chomika. Co z Alą kiedyś chyba już mówiłyśmy na odcinku ogólnie. To jest ogólnie jedyny plus bycia chomikiem, to jest poidło. Poidełka. Poidło. Poidło. Koncept poidła dla chomika opiera się na tym, że jakby jedynym szczęściem w życiu chomika jest picie z poidła. No, ale chomiki, jak pewnie zdążyliście zauważyć na własnych doświadczeniach, no, umierają często śmiercią tragiczną, więc przerażającą, dramatyczną. Trauma. Tak. I dla chomika, i dla właściciela. No i można sobie zadać pytanie, dlaczego, tak? Czym te dusze sobie zasłużyły na taką śmierć? Właśnie to jest jakby na szali życie, a z drugiej strony poidełko. Tak, i to się wyrównuje. Wyrównuje. Też tak uważam. I to może dobrze, że wybrał jednak kołowrotek. No. Przynajmniej żyje chłop dalej. O, spróbuję parę razy, to nie wiadomo, jak się to skończy. No właśnie, wymyślicie, że to jest niebezpieczne, tak. A co jak zacznie konstruować poidło? Fuck, man, to będzie koniec świata. Mm-hmm. To wtedy on zrobi powódź po prostu. To prawda. On nie będzie chodzić po wodzie, on będzie chodzić pod wodą. Poidło, ale ma objętość całego morza w sobie. Morze jest poidłem. Trzeba zrobić, wiesz, traktat filozoficzny, gdzie... Chłopca próbuje morze zapakować w plastik! Ale jako społeczeństwo idzie nam to całkiem nieźle, mam wrażenie, są. Może coś w tym jest. To globalne ocieplenie nie istnieje, po prostu zamieniamy świat w jedno wielkie poidło i kim jest wielki chomik? Ej, ale to wiesz, że jakby ja ogólnie wielki kosmiczny chomik. Ja lubię tą teorię, że jakby... że drogą do rozwoju, że na końcu jakby rozwoju społeczeństwa jest tak naprawdę... autodestrukcja. Aha. Więc to jest jakby idealny przykład na to, bo jeśli stworzymy jako społeczeństwo wielkie poidło, no to wiadomo, że umrzemy wszyscy. To właśnie to jest po prostu szczyt rozwoju, uważasz? Tak. No? Tak. Dobra. No to myślę, że możemy przejść do czytania pytań. Mogę ja przeczytać pierwsze, ty drugie? Najpierw trzeba otworzyć segment. Dobrze. To nie będzie dobre otwarcie, Lola. Lola, otwierając jakikolwiek segment, nie mam młotka już. Dobrze, myślę, że możemy teraz przejść do segmentu pytaniowego, tak zwane drogie neuro przyprawy. Szczerze nie jestem zadowolona bardzo z tej nazwy. Musimy pomyśleć jeszcze nad czymś, możemy macie propozycje. Coś, co nie zakrywa... Ja tam po prostu próbuję opanować moje gardło. Coś, co nie zakrywa o prawa autorskie na przykład. Ale dostałyśmy pytania, jesteśmy w szoku. Więc bardzo dziękujemy Wam, że się udzielacie i zapraszamy do pisania kolejnych. Macie tak, mamy w opisie, link w formie. Dokładnie, można pisać nam różne ciekawe rzeczy i możemy nawet odpowiemy na to jakoś. Tak, dobrze. Tak na przykład teraz odpowiemy Wam na pytanie. Chcesz pierwsze pytanie? Dobra. Dobrze, to o, proszę może bardzo. Może po prostu na drobie powiesz, jak wcześniej moje czytanie to jakby cofam się do podstawówki poziom, że tak... A, czytanie publiczne to może, zawsze jest takie. Może teraz mi się uda po prostu nadrobić. Może zobaczymy, czy się czegoś nauczyłam, czy coś wyniosłam z tego odcinka. Drogie neuroprzyprawy. Mam pytanie z serii miłosne, a może zupełnie niemiłosne, właściwie nie. Mianowicie, czasem nie jestem pewna, czy ktoś mi się naprawdę podoba. Brzmi to dziwnie, ale zdarza mi się, że lubię kogoś tak po przyjacielsku, a że dawno nie byłam zauroczona, to trochę tęsknię za tym uczuciem i wmawiam sobie, że może właśnie to jest ta osoba. Zaczyna się od mojej niewinnej gierki. Patrzę trochę za długo na tę osobę, jak najczęściej z nią... rozmawiam z nią, aż w którymś momencie nie wiem, czy naprawdę chcę się z nią umówić, czy może to tylko niegroźna zabawa. Zdarza Wam się coś takiego? I czy w ogóle uważacie, że to normalne, czy może coś jest nie tak z tym systemem? Bardzo cieplutko pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. Zwykła osoba, oddany słuchacz i nieszczęśliwy DTP survivor. Kocham, że ta nazwa się przyjęła. Tak. Bo jak zobaczyłam to pytanie i zobaczyłam pytanie z serii miłosne, miałam takie I love this question! Tak, dosłownie. Teraz jest ten segment ploteczki z koleżankami. Dokładnie. Dziękujemy bardzo za to, że napisałaś. Mogę sobie zobaczyć tego? Tak, chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Ogólnie tam pierwsze co, bo zapytałaś się, czy to jest normalne. Tak, to jest normalne. Nie musisz jakby zapisywać się już na swoją pierwszą wizytę u terapeuty. Znaczy możesz, bo polecam każdemu. Ale
Tak, to jest normalne i myślę bardzo popularne w ogóle w społeczeństwie. Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że okej, mamy w popkulturze taki obraz tego, że wiesz, zakochanie od pierwszego wejrzenia i po prostu musi to być ta strzała amora, która cię uchodzi. Tak, tak, cierpienie przez miłość i tego, tym podobne rzeczy, ale tak naprawdę no, świat jest trochę bardziej skomplikowany i okej, może tak być. Ja na przykład tak mam, że dość szybko wiem, ale ludzie mają różnie i to jest całkowicie normalne, że może musisz poznać kogoś bardziej. Zresztą mam wrażenie, że jak się randkuje z kimś, to często jest ten etap takiego, że nie wiesz, czy sobie tego nie powiązasz. Ale wydaje mi się, że jeszcze o tyle to jest rzecz taka, że ktoś wam się może na początku nie podobać, a potem możecie sobie zmienić, wy się możecie zmienić, ta osoba się może zmienić, wiecie, dojrzeć do pewnych rzeczy, zwłaszcza jeśli to jest przyjaźń, która trwa latami na przykład. I możecie dojrzeć do tego, że kiedyś ta osoba nie była tym, czego szukacie, a teraz to może właśnie jest to, czego szukaliście jakby cały czas, tylko o tym nie wiedzieliście. Czy bardziej mi się wydaje, że to pytanie zakrawa o coś takiego, że po prostu ta osoba bardzo tryharduje, tak, co, nie? Tak. Znaczy domyślam się, że zastanawiałam, no chciałaś coś powiedzieć? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczynacie się łapać na tym, że za długo się łapiecie na tą osobę, patrzycie i tak dalej, to nawet jeśli to jest jakaś gierka z waszej strony, no to ona może po prostu być pokierowana jakimś nawet nieświadomym do końca uczuciem z waszej strony i jakby nie musicie go dopuszczać do działania, nie musicie nic z tym robić, ale to wydaje mi się, że to może tak być. Wiadomo, czasem jest tak, że jesteś bardzo znudzona i możesz szukać czegoś na siłę. Znudzona, znudzony. Znamy to. Ale no czasem wydaje mi się, to może też kiełkować w jakieś prawdziwe uczucie, więc to myślę bardzo zależy od przypadku, nie? Właśnie, nie możemy ja też odpowiedzieć bezpośrednio, no bo nie jesteśmy w twojej głowie, uczuć, co, nie? No, ale bo ja też myślałam o tym tak w kontekście aseksualności, bo w sensie z tej wiadomości domyślam się, że zależy ci na tej relacji. Bo a propos pytania, że to jest normalne, czy to jest normalne? Tak, jest to normalne. Czasami ludzie też nie mają jakby w ogóle potrzeby, co nie? Nie tak. Czują nic i to też jest okej. Okay. I jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że może jeśli miałabym ci jakoś pomóc, może zastanów się nad swoimi preferencjami. W sensie wydaje mi się, że łatwiej się określa, czy faktycznie ktoś ci się podoba, czy sobie to wkręcasz, na zasadzie, tak, że przeanalizujesz, czego ty faktycznie chcesz od relacji tego typu. No myślałam się, że jesteś dość młodą osobą. Z tą osobą w tych sytuacjach, nie? Tak, tak. I możesz po prostu jeszcze nie mieć czegoś takiego wyrobionego, a po prostu jak będziesz świadoma tych preferencji, możesz sobie porównać do tej osoby, zastanowić się, czy faktycznie to ma sens i fake it till you make it. W sensie to działa naprawdę. Tak, więc ja bym chciała jeszcze słowo odnośnie w ogóle takiej jakby trope, że przyjaźń do miłości, bo to w ogóle jest, nie wiem, jakiś już całkiem stary, ale ostatnio przeglądałam mój pamiętnik i tam był statement pod tytułem "Nie wierzę w miłość". I polega na tym, że moim zdaniem, tak na podstawie obserwacji różnych, bardzo ciężko zbudować relację, która przetrwa faktycznie długie lata na czymś takim, co jest w popkulturze uznawane za miłość. Że jest strzała amora, od początku wiecie, bo wydaje mi się, że problem jest taki, że jak kogoś poznajecie i od początku czujecie, że tak, tak, ta osoba jest taka hot coś, oprócz tego, że ją lubicie, to trochę wchodzi efekt aureoli i zaczynacie sobie usprawiedliwiać zachowania tej osoby i przymykacie oko na różne rzeczy, a jeśli się najpierw przyjaźnicie, to no jakby możecie poznać tą osobę i jeśli potem zaczyna się z tego robić jakieś uczucie, no to super. Jeśli nie, to też super. Ale no wydaje mi się, że cały ten take wchodzi mimo to, że jakby no moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia, bo wtedy zawsze wchodzą te... Znaczy inaczej, myślę, może być, uczucie może daleko, być, że uczucie może być prawdziwe i tak dalej, ale że no czasem to... No, zwykle to nie wypala aż tak. W sensie trzeba bardziej popracować nad tym. Ja się myślę, że robisz rant o czymś, o co ta osoba nie do końca pytała. Tak, ja odeszłam od tematu zupełnie. No, w sensie, możemy to wyciąć nawet. Nie. W sensie może, to jest ważna myśl, tylko wydaje mi się, że tu chodzi bardziej o takie podobanie. Po nie, prostu, no tak, tak, tak. Ja zrobiłam off-topa teraz. To w ogóle nie sorki, nie odpowiedziałam bezpośrednio na pytanie. Nie, to jest okej, bo nie chciałam też, ale chciałam to przy okazji poruszyć. Bo jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy i chyba zapomniałam w trakcie. Czekaj, muszę sobie przypomnieć, ty mówiłaś o przyjaźni i o... O, wiem, dobra. Ale tak jeszcze,
jedna rzecz, to wiem, że to jest taki banał, ale po prostu może nie trafiłaś na tą osobę. W sensie to się zdarza. Mam na przykład znajomą, która przez ostatnie 5 lat nie była w ogóle zainteresowana kimkolwiek, a potem pojawiła się jedna osoba i odchodzi od zmysłów. Więc to jest normalne. W sensie czasami ma się pecha w życiu. Po prostu. Tak. No, wiem, to nie jest pocieszające, ale czasami tak jest. Czasami jest taki przestój i na przykład... I to też jest okej. Okay. I on jest też potrzebny czasem, bo w takim momencie możesz się dużo nauczyć o sobie i o swoich potrzebach. I to też jest fajne, że po tym przestoju jest, myślę, łatwiej w ogóle potem patrzeć na jakieś relacje. No, to prawda, to prawda. Więc jeśli pytanie odnośnie, czy my też tak mamy, no zdarza się każdemu, myślę, więc jakby to zupełnie normalna sprawa. Tak, jesteś valid i okej. Okay. Tak. Dobrze, to co, przechodzimy do drugiego pytania? Tak. Dobrze, to może teraz ja tutaj przeczytam. Hejka, jako że wydajecie się być osobami dosyć zainteresowanymi kulturą, mam do Was pytanie. Jaki jest Wasz ulubiony nurt w sztuce, epoka, ogólnie wliczając w to wszelakie dzieła kultury od malarstwa poprzez literaturę? Chętnie posłuchałabym o tym więcej ze względu na to, że brakuje mi podcastów o sztuce jako tak zwanej? O sztuce jako takiej, to znaczy o Waszych przemyśleniach i odczuciach. Pozdrawiam cieplutko i życzę dalszego rozwoju podcastu. Dziękujemy bardzo. Ja bym chciała na wstępie powiedzieć, że my mamy w planie ogólnie zrobić odcinek bardziej o historii sztuki, jako że same już zamknęłyśmy ten etap w swoim życiu. Mosty zostały właśnie niespalone do końca, bo tak. Szykujemy content. Tak, pod, tak, tak. Pod więc myślę, że będziesz tym zainteresowana. Tak, zainteresowana. Ale tutaj powiemy tak pokrótce, żeby po prostu usatysfakcjonować Cię. Chcesz zacząć? Mogę zacząć. Dobrze. I może na starcie powiem, że ja będę mówić głównie o faktycznie sztuce, Tak, że ja powiem o sztuce, Ty powiesz o sztuce i ja potem mogę mówić o książkach na przykład. A Ty nie, bo ja myślę, ja mój rant chciałabym zostawić na końcu. Ja nie za bardzo będę się wypowiadać o literaturze, bo jakbyście nie zauważyli jeszcze po odcinkach z książkami, nie jestem jakoś wielką pasjonatką, znaczy lubię książki, ale to nie jest tak, że mam aż taką wiedzę, żeby się w ogóle wypowiadać. Lubię czytać wszystko, co jest fajne i tyle. Ja lubię mówić o rzeczach, na których temat nie mam do końca za dużej wiedzy, więc ja się wypowiem. Dobrze, proszę bardzo, Lolo. No to zaczynając tak od sztuki jako malarstwo, czy tam rysunek i ogólnie takie sztuki, jak myślicie sobie właśnie sztuki plastyczne, no to problem z nimi mam taki, że to jest na tym bardzo głęboko przesiąknięta i ciężko jest mi obrać jakikolwiek kierunek jako ten jest najlepszy, bo jakby znam technikalia trochę, ale jakby jeśli chodzi o taką estetykę, to na przykład osobiście uwielbiam, no nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to będziemy na tym odcinku mówić, ale mogę tak powiedzieć mniej więcej okrężnie, że na przykład secesja, w ogóle Witkacy na przykład, to jest, o Witkacy, więc a secesja tak nawet bardziej światowo, hiszpańska secesja, super sprawa, impresjoniści. Architektura secesyjna. Impresjoniści, neoimpresjoniści, takie klimaty, jakieś koloryści, fowiści, ale to się rozwiniemy tam bardziej. Więc takie nowsze i nie wchodzące w realizm, tak mi się wydaje, tylko zostawiające większą interpretację dla artysty, to jest, ja tak wolę bardziej. A jeśli chodzi o książki, moje ukochane książeczki, no to ja jestem trochę snobem, jeśli chodzi o czytanie. Ale jestem trochę snobem, kropka. Dziękuję. Cięcie podcastu. Właśnie, czy chcemy zahaczyć o muzykę? Możemy, w sensie ja nie mam przygotowanego, ale jeśli chcesz, opowiadaj o czym chcesz, bo ja mam trochę... Odchodzę w którymś momencie. Odchodzisz. Od tego, tak. Więc jeśli chodzi tak na przykład o literaturę, to tak jak właśnie powiedziałam, ja jestem snobem. Ja uwielbiam literaturę klasyczną, chociaż otwieram się na inne rzeczy, bo... Literatura taka klasyczna, piękna, no to jestem fanką największą, to jest dla mnie najbardziej odprężające i tak, jeśli miałabym sprecyzować bardzo, to mogę polecić literaturę rosyjską, chociaż to teraz może być trochę politycznie nie ten, ale nie, no... tak szczerze, no to nie jest literatura propagandowa teraz mówiąca o to, co robi teraz, jakby co się dzieje na wschodzie jest super, więc... No, staram się to trochę oddzielić i kocham Dostojewskiego, więc jakby no, nie pozwala mi serce po prostu nie wspomnieć o nim. Na przykład nie jestem dużą fanką... Tolstoja? Nie, właśnie szukam nazwy. Ten co Lolita. Nabokowa. Ale jeszcze powiem kiedyś jakby update, jak przeczytam Obronę Łużyna, bo ponoć to jest zupełnie inne. Więc Dostojewski, Tolstoja,
o co w ogóle zapraszamy na nasz odcinek o Annie Kareninie, taki kloc i my to przeczytałyśmy i wam opowiadamy, dowozimy, to Tolstoj jest też moim zdaniem całkiem fajny. Nie jestem jakąś wielką, wielką fanką Orwella, lubię tam na przykład takami, taki bardzo kanon. Dazai ostatnio też mi podszedł. Mam wrażenie, że ty masz taki bardzo kanon, ale nie te lektury, które są obowiązkowe, a twórcy, którzy są kanonowi, ale no, nie lektury obowiązkowe. Czy to wiesz takie, no bo nie siedzę jeszcze jakoś bardzo głęboko w tym, bo ja tak naprawdę miałam duży przestój w czytaniu i zaczęłam czytać tak pod koniec liceum, więc tak plączę wokół tych najbardziej znanych się. Murakami z tego, co też mi się wydaje fajne, Lot nad kukułczym gniazdem, świetna sprawa. Co ja tam jeszcze ostatnio czytałam? Ja mam demencję w ogóle, ale to wam przygotowałam na przykład fajne rzeczy. Na przykład tu jest tak, Empuzjon, Tokarczuk. Jeszcze nie skończyłam, ale na razie mi się podoba. Sylwia Plath, to jest Szklany klosz. Fajne, naprawdę fajne. Jak widzicie, bardzo mieć bardzo tutaj szeroki zasób słownictwa. Fajne. Dostojewski, Bracia Karamazów. Widać, że te książki ci dały, tak? Tak. Bracia Karamazów. Proszę państwa. Ja mogę mówić, co chcę, wy możecie mówić, co chcecie, ale nikt mi nie odbierze tego. Ile ja miałam refleksji podczas czytania tej książki. Dziękuję. Dobre to jest naprawdę. Właśnie nie jest takie filozoficzne w takim sensie, jak na przykład właśnie Camus, czy tego typu klimaty, czy tam kawkowskie takie bardziej, ale jest fajne. Fajne jest, naprawdę fajne. Czy możemy zrobić licznik? Fajne. Bo ja mam problem, jak wiem, że chcę zrobić zwięzłą opowieść o danym dziele i nie rozwodzić się, to bardzo ciężko, rozumiem. Bo wiem, że zacznę brnąć i to będzie miliard godzin po prostu, więc sprowadzę to do słowa fajne. Dobra, fajne i fajne. Jeszcze to jest na przykład... Nie wiem, możesz powiedzieć o jednym plusie każdej z tej książki, jeśli chcesz. Nie! Dobrze. To są na przykład opowiadania Poł, taka gra na telefon, to ona właśnie napisała tą książkę. Też fajne. A tutaj mam jeszcze dla was przygotowane zagraniczną w ogóle. I jestem fanką ostatnio czytania książek w oryginałach. To są te... No, na przykład Dostojewskiego sobie nie poczytam, bo niezbyt umiem. Ale tutaj jest Lapfona. To jest książka tej autorki, która napisała Mój rok relaksacji odpoczynku chyba. Nie przeczytałam tamtej, ale ta jest... Jedyny problem mam z nią taki, że ona ma być taka bardzo poruszająca, zaskakująca i taka innowacyjna, ale mam wrażenie, porusza tematy, które już zostały poruszone dużo razy, ale jest zaskakująca momentami. Miałam takie momenty, że siedzę i czytam i what? Ciekawe. Fajnie. O relacjach też sporo i ogólnie społeczeństwo, jest przekrój społeczeństwa różnych jakby stanów, to się dzieje w średniowieczu. Nice. I głównym bohaterem jest taki trochę zniekształcony chłopiec Marek. Fajne. Następnie mam tutaj dla was, jeszcze nie skończyłam, jestem w trakcie obu, bo ja tak czytam książki, 5 książek naraz. To jest Doloriada, a tu jest The Woman Destroyed i obie fajne. To jest taka nowa literatura, piękna. Tu jest taka post-apokaliptyczna wizja trochę przyszłości, trochę nie wiadomo, co się dzieje. Najbardziej mi się na razie podobała scena, gdzie był nauczyciel. I on się zmieniał w motyla. Znaczy, on się nie zmieniał w motyla, on myślał, że się zmieniał w motyla i sobie wbił kokon. Bardzo fajne. Kawka kołdycy. To prawda. A tu są baby, opowiadają swoje historie. Na razie skończyłam pierwszą historię i mój wniosek jest taki, kobieta idź na terapię. Jakby fajne, ja będę bronić, bo baba i mężczyźni i coś tam. Ale idź na terapię. To rozwiąże wszystkie twoje problemy. I tak, kiedyś wam mogę zrobić w ogóle... Słuchaj, aż sama mnie zaciekawiłaś częścią. Muszę zrobić taki przegląd książek, ale na razie wam powiem, że fajne, no. Co mogę dodać? Jeśli chodzi o literaturę, to no jak powiedziałam, nie będę się wypowiadać. Lubię Kawkę, bardzo lubię Kawkę, po prostu wiecie. Chory człowiek, ja i mój kręgosłup, po prostu ja i baba Ekierka i również czuję się robalem, tak? I wszyscy ludzie z Daddy Issues, przeczytajcie sobie listy do ojca. Po prostu może wam troszkę ulży. To prawda. Okay. A jak chcecie być po prostu nieszczęśliwi w swoich związkach, to przeczytajcie sobie listy do Mileny i potem płaczcie, że wasz chłopak nie mówi, że miłość jego do was jest jak nóż, który obraca się w jego ciele. No, ale to trzeba jakby, ja myślę, że to trzeba czytać albo jak się jest właśnie w związku bardzo takim stabilnym, albo lepiej w ogóle nie. To jest jedyny jakby... Ale też nie uważam, że to jest dobre dla związku w ogóle, że porównujesz to do noża, który się obraca w tobie. Ale...
fajnie, fajnie, romantycznie, ale szukajcie może stabilizacji w życiu. No jest to prawda. Po prostu każdą książkę podsumujesz na końcu, no idź na terapię. Ale ostatnio czytam i mam z tym duży problem. Tak samo Łuk Triumfalny na przykład. Miałam z moim przyjacielem dyskusję na ten temat, bo tam się pojawia bardzo wątek takiego alkoholizmu i ta relacja jest taka, wiesz, cały czas on and off i on tak to bardzo romantyzował. I ja bym to czytała rok temu, albo dwa też bym to romantyzowała, ale teraz to czytam i mam takie, girl, porozmawiajcie ze sobą, po prostu. To nie jest takie, jest, ale porozmawiajcie, to wam dużo da. Więc tego też się można nauczyć z książek. No? I to nie jest książek, przepraszam. I to nie jest książek, które mówią o pijanych świniach. Żeby tak odejść od tego snobstwa, zaczęłam czytać książki popularne naukowe i polecam wam wszystkim Kwantechizm. To jest książka napisana właśnie przez, mówiłam już wcześniej dzisiaj, pan Andrzej, profesor Andrzej Dragan. To jest fizyk, teoretyk tam z UW i z Krasnoli. No proste! Napisał naprawdę zajebistą książkę. Ona jest i zabawna, i można się z niej czegoś nauczyć. Wiadomo, nie jest bardzo naukowa. To nie jest książka, z którą musicie siedzieć i robić obliczenie na kartce. Ale jest naprawdę ciekawym take'iem i mogę bardzo serdecznie polecić wszystkim i przekazać głos Ali. Dziękuję bardzo. Ja ogólnie chciałabym zacząć robić swój drobny wywód. Potraktuję trochę jako pretekst twoje pytanie i ci zaznaczę, kiedy kończę ten wywód, żebyś wiedziała, gdzie masz konkretną odpowiedź na pytanie. Ale żeby ogólnie opowiedzieć o sztuce, chciałam powiedzieć o moim ostatnim kryzysie egzystencjalnym. Słuchajcie, ja ogólnie miałam dość długo tak i mówię o tym dlatego, że myślę, że dużo ludzi, którzy są na humanistycznych studiach, może tak mieć. Reluwa. No, będzie reluwa bardzo. Mam bardzo duży kompleks tego, że kiedy ktoś mnie się pyta a propos tego, jaką sztuką się interesujesz, jakim gatunkiem filmu się interesujesz, czy coś takiego, ja mam takie... Interesuję się wszystkim i zawsze myślałam, że to może przez mój brak wiedzy, po prostu tego, że nie jestem aż tak zaznajomiona z tematem, albo nie wiem, za mało o tym myślę i na etapie historii sztuki faktycznie tak miałam, ale potem poszłam do filmowców i no ja nie... Mam wiedzę, ja wiem, że mam wiedzę, a dalej... Nie ma, tylko tę wiedzę trzeba wydłubać. To jakiś dźwięk z TikToka, czy co? Nie, to było z takiego, nie wiem, Kołaczkowskiej jakiegoś. Boże, ale to zabrzmiało po prostu, ty jesteś jak cytujesz kogoś, a ja jestem jak TikTok? Moja atencja jest pan. To jest jakiś kabaret, więc to nie jest jakby... A, dobra. Tak uważam, jeden z lepszych, bo jakby kabarety są bardzo podobne, mają poziom w Polsce, ale to Kołaczkowska moim zdaniem jeszcze ciągnie. Nie, w ogóle nie znam się na kabaretach. Ja znam ten jeden i... Ciągnie. Dobrze. I jeśli chodzi właśnie o to, to zaczęłam po prostu... Zdałam sobie sprawę z tego, że wartość artystyczna w dziełach tak naprawdę nie jest dla mnie kluczowa. Mm-hmm. I to jest dość mocny take, patrząc na to, że chodzę na studia artystyczne. To jest mocny, ale moim zdaniem to jest ważny take. I jakby ja się pod nim... jeszcze go nie skończyłaś, ale wydaje mi się, że się podpinam. Bo dla mnie najważniejsze w sztuce ogólnie jest to, jak reaguje na nią społeczeństwo. Jak wpływa to na społeczeństwo, jak pokazuje, jak myśli społeczeństwo w danych okresach, więc interesuje się wszystkim, co jest w stanie się wybronić. Sztuka mnie interesowała dlatego... Ludzie, usłyszcie głos Ali. Dlatego, że po prostu często sztuka była propagandowa. Mhm. I to jest po prostu ciekawe. I tak samo na przykład z filmami, że ja rozumiem, ja mogę usiąść i oglądać 8 godzin jeden film artystyczny i rozłożyć go na czynniki pierwsze i dostrzec to, dlaczego on jest artystyczny, ale jaki to ma sens, jeśli obejrzę to jedno grono krytyków i wszyscy podadzą sobie rękę i powiedzą fajne. Więc jakby w tym momencie przestałam mieć ten kompleks, kiedy zrozumiałam, że to, że nie interesuje się jakby całą jakby estetyką, a po prostu jakimś głębszym wpływem, to również jest okej. Okay. I nie chcę teraz hejtować ludzi, którzy jakby skupiają się głównie na tym artyzmie, bo to też jest okej, okay. Potrzebujemy zarówno tego i tego, ale to nie jest złe, dlatego jeśli teraz będę mówić właśnie o moich ulubionych nurtach w sztuce, to mówię tylko o estetyce, a nie o jakichś takich bardziej ideologicznych rzeczach, bo ideologicznie siada mi w zasadzie wszystko, bo jest po prostu ciekawe. Dobra, więc jeśli chodzi o sztukę i architekturę, żeby nie być najbardziej basic laską, która po prostu wam teraz powie, że to nie jest w ogóle do ciebie, jakby... Ona teraz powie secesja! Bo ja to sobie zapisałam wcześniej, jak to ja nie wiedziałam, co ty powiesz, ale po prostu wiem, że ludzie lubią secesję i gotyk,
to żeby nie było tylko właśnie tak... specjalnie nie chciałam mówić gotyk, ale kurwa, to jest przecież tak estetyczne. Neogotyk, Boże, piękne. Moim zdaniem, nie, neogotyk już tak nie. Ja wolę neogotyka. Ale będziemy mieć tą dyskusję na no, ale dobra, dobra. No. Ale w takim razie, żeby nie mówić tylko tego, chciałam powiedzieć justice for architektura romańska. Ja uważam... Słuchaj, to będzie mój rant. Ja uważam, że to jest jeden wielki spisek edukacji, w sensie tak mniej więcej do poziomu średniego i cały średni też, jeśli nie jesteś na studiach na kierunku humanistycznym, że pokazują ci, mówiąc o sztuce romańskiej, ten najbrzydszy, najbardziej upodlony klocek. Rotunda w Cieszynie vibes, po prostu. Jest jeden klocek z tymi takimi okienkami, które po prostu, nie wiesz, jakby masz wrażenie, że nie wiem, ktoś po prostu nasrał na środku pola i to jest właśnie sztuka romańska. A według mnie architektura romańska może być piękna. Jeśli mam was jakkolwiek przekonać do tego, wpiszcie sobie romańskie portale. I te archiwolty, i ta płaskorzeźba, to jest takie śliczne. No okej, okay, no spoko, ale mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi odbija się ogólnie od sztuki romańskiej, dlatego że nigdy nie patrzyli na sztukę romańską taką w sensie faktyczną, którą się docenia. Nie, jakby, zanim powiecie, nie bądźcie ignorantami wobec sztuki romańskiej. Tak, to tak, ja tak. Się w sensie ja rozumiem, że można dalej nie lubić, ja po prostu ale nie wiem. Ale warto wiedzieć, to inaczej, żeby nie... To nie jest tak, żebyście nie mówili, że nie lubicie sztuki romańskiej, a znacie tylko właśnie te klocki, tylko... Miejcie świadomość tego, czego nie lubicie. To jest fajne. Tak, w ogóle tak, myślę, że to jest fajny take, bo mało osób wie o sztuce romańskiej cokolwiek. No to prawda, w sensie no wszystkim się kojarzy. Grube mury, małe okna, tak było na historii. No dokładnie, ale nawet się nie myśli o tym, jak bardzo dekoracyjna też jest architektura romańska. W sensie te wszystkie reliefy, które tam masz, po prostu to się wszystko pomija. No. Tak, i na przykład architektura romańska też potrafi być smukła. To nie jest tak, że wiecie, że macie tylko ten kloc. Jak jesteście po na przykład, nie wiem, historii takiej zwykłej i macie po prostu podział, no jest sztuka romańska, jest sztuka gotycka, to potem zobaczycie kościół gotycki, taki jakby wczesnogotycki, nie powiem, romański, a zobaczycie, nie wiem, kościół romański, który jest właśnie trochę bardziej smukły i, no nie chcę powiedzieć strzelisty, bo jednak jest obły, ale jest smukły. Mhm. Myślę, no gotyk prosty, nie? Więc no, to nie jest wszystko takie czarno-białe, ale to zazwyczaj tak w sztuce jest. A jeśli chodzi o malarstwo, to również nie chciałabym, po prostu mogłabym powiedzieć impresjonizm, wiadomo, secesja. Ale ja jestem tak basic bitch pod tym względem, ale... Lubisz kolorki. Kocham kolorki. I oni nie używali czarnego, tylko granatowy. A jakby, jak Ala jest czerwoną dziewczyną, ja się utożsamiam z granatową dziewczyną, okej? Okay? I oni... Ty po prostu jesteś Carrefourem, ja jestem Kauflandem. Tak. Albo nie Auchanem, ja jestem Stinky Auchan. Jak próbujesz malować obrazy tak jak impresjoniści, ja... It's different. No. Więc oprócz tego wspomniałaś też o nich. W moim sercu wyjątkowe miejsce mają fowiści. Mm-hmm. Bo po prostu to są ładne, kolorowe obrazy, a przy okazji tam w dużej mierze chodziło o jakieś czerpanie radości z życia. I ja się pod tym podpisuję. Jeszcze bym chciała dodać do mojego surrealizm. A ja nie jestem fanką akurat. Nie każdego, ale Salvador Dali. Właśnie ja nie. Byłam w muzeum jako dziecko i wywarło na mnie to takie wrażenie, że do dzisiaj mam jakiś podziw. W sensie ja mam z surrealistami ten problem, że każdy z nich był w zasadzie bardzo słabym człowiekiem, prywatnie. Tak, to ja w tym momencie mówię o samej sztuce. Jakby, i głównie no ja Dali'ego. Nie umiem, ja właśnie nie umiem za bardzo oddzielać. Znaczy wiem, że bardzo środowisko artystyczne jest przesiąknięte tym, że wszędzie są nadużycia. Ale o tych, co wiem, to staram się pamiętać o tych. O tego jebiemy Picasso! Jest. I nie, w ogóle najbardziej Degasa. No. Okropny no człowiek. Większość tak samo jak masz jakiś artystów, nie wiem, Rembrandt, Caravaggio, to oni też przecież mają tyle za uszami, to jest piękne. To jest w ogóle najciekawsza część, mam wrażenie, historii sztuki. Nie te obrazki, tylko siedzisz i dramy, słuchasz dramy. Jedyna czysta dusza to Van Gogh. I... Ale na przykład sztuka ottońska. Jest. Nie jestem jakąś niewiadomą jaką fanką, nie porywa mnie to. Nie jest tak, że nie mogę spać, bo myślę o tym po nocach. Spoko, jest sobie sztuka ottońska. Ale jak sobie posłuchacie te wszystkie dramy, jak tam po prostu ten arcybiskup ukradł tego Ottona i inne jaja, poczytajcie sobie, to jest świetna sprawa. Prawda. Dziecko ukradli, normalnie. I na koniec chciałam powiedzieć, tutaj mamy kość niezgody z Lulą. Ja bardzo lubię sztukę współczesną. Nie tak, że nie lubię, ale wolę inne. No rozumiem. W sensie ja po prostu lubię z tego, co powiedziałam, że sztuka nowoczesna, współczesna no się tak. Bardzo skupia na problemowości. Tak, bo ty właśnie patrzysz na to, a ja jestem tak,
ładne. No, mniej więcej tak, ale jak powiedziałam. Obie ale ja po prostu to oko krytyka sztuki, który w stanie patrzeć na to, ja jestem tym Szarym Kowalskim. Oczywiście to jest najśmieszniejsze, bo jak tak można wywnioskować z mojej wypowiedzi, że może ja powinnam pójść na socjologię czy coś takiego. Ale socjologia już mnie nie interesuje na przykład. Nie, ja tylko lubię ten aspekt sztuki razem z socjologią. Ale to jest fajne. Fajne. Takie niby niszowe, ale fajne. Dziękuję bardzo. Po prostu tytuł to będzie fajny odcinek. Fajny odcinek.